Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a w studiu ze mną nasz stały gość, dzisiaj świąteczny gość, dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No w zasadzie o medytacji mamy rozmawiać, więc tak świątecznie, świątecznie. można powiedzieć. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Jak w polskim filmie. Chyba nie zawsze tak święta niestety wyglądają, że jest cisza, spokój, nic się nie dzieje. Zazwyczaj czytałem takie badania psychologiczne, które mówiły, że w momentach takich rodzinnych spotkań, świąt, właśnie, zwłaszcza takich spotkań, które są dyktowane przez tradycje na przykład, albo narzucane przez narzucane tradycję, że no to musi w nich uczestniczyć, a czasami po prostu by wziął i sobie uciekł do lasu. No właśnie. Tak, no i poza tym nawet kiedyś była taka opracowana skala, Właśnie streso, stresowości, no to święta były bardzo wysoko. Święta były bardzo wysoko, więc może rzeczywiście o tej medytacji dzisiaj. Zastanawiam to dlaczego ja właściwie te święta tak wysoko? No niby powinno być miło, spotykamy się z bliskimi ludźmi, siadamy do stołu, jesteśmy razem. No ale wiadomo. <laughs> Ale co będziemy tutaj mówić, wszyscy tak. tutaj państwo mają dzisiaj Pewnie są nadzieję... umęczeni i właśnie spokojnie przy śniadaniu posłuchają Miejmy nadzieję, posłuchają że właśnie nad... może miło te święta mijają tak. w atmosferze radości Jutro będzie mokro Jutro będzie mokro tak. właśnie Także będzie, będzie trochę ciekawie. Przynajmniej na ulicach Warszawy miejmy nadzieję, że silne bojówki tradycjonalistów studiennych nie zawiodą. <laughs> Nigdy nie zawodzą. Nigdy nie zawodzą. Czytałem ostatnio taką książkę, ostatnio, no już ładnych parę lat temu, Johna Kabat-Zina Słynny badacz medytacji. Ta, słynny badacz medytacji, Full Catastrophe Living ta książka się nazywa w oryginale angielskim, po polsku także się ukazała życie piękna katastrofa. Gdzie John kabat Badzin opisuje taki swój program, jak to nazywa uważności czy ćwiczenia uważności, oparty w dużym stopniu na medytacji wschodniej, na medytacji buddyjskiej i na elementach jogi hatha jogi. Jak się okazuje, John Kabat-Zinn nie tylko taki program stworzył, ale jeszcze go bada, to znaczy bada jaki wpływ na poziom stresu i różne inne czynniki, mierzalne jak najbardziej, ten program wywiera i osiąga całkiem zadowalające i obiecujące rezultaty. Medytacja jest czymś, co bardzo dobrze robi naszemu umysłowi, naszemu mózgowi, już to wiemy? Wydaje się, że tak, ponieważ badania nad medytacją... Yy... Są prowadzone od dawna, ale ta ilość prac zwiększa się drastycznie. To znaczy, rzeczywiście, jak się popatrzy chociażby w takiej bazie artykułów naukowych PubMed, w której każdy ma dostęp, kto ma dostęp do internetu, no to widać, że na przykład w zeszłym roku to już było prawie 400 artykułów, 300 ileś. I to tak mniej więcej taka krzywa rosnąca jest rok do roku od 10 lat, czyli to zainteresowanie. Po pierwsze rośnie, po drugie rzeczywiście pewne badania dzięki temu możemy zduplikować, sprawdzić poza laboratorium, które wymyśliło pewne, znaczy nie wymyśliło, wynalazło albo odkryło pewne zależności, czyli możemy przeprowadzić prawdziwy taki naukowy, można powiedzieć, proces, i rzeczywiście większość z tych badań pokazuje, że jest wpływ na mózg, natomiast jest jednak Troszeczkę problem, no bo to jest medytacja. Tych technik medytacyjnych jest bardzo dużo. Tu wspomniałeś o jednej, czyli tak zwanym mindfulness i to do tego sprowadzonym takim raczej do techniki, pewnego rodzaju techniki psychologicznej. Natomiast ogólnie badano różne typy medytacji i w zależności od rodzaju medytacji, czy jest to taka medytacja nakierowana na Skupienie, czy jest to właśnie medytacja nakierowana na tak zwany open monitoring, czyli takie skanowanie swoich uczuć, wrażeń i tak dalej, czy jest to na przykład medytacja nakierowana na całkowite wyczyszczenie i można powiedzieć wyzerowanie umysłu? Także w, zależ w zależności od tego widać zmiany w mózgu, ale ogólnie. Która jest najlepsza z tych, które wymieniłeś? To znaczy, czy jest najlepsza? To zależy do czego. no Tak jakbyśmy powiedzieli, który nie wiem. Młotek jest najlepszy, ten, który wbija konkretne gwóźdź, albo wykonuje czynność. I każda Także, daje jakieś inne rezultaty. Każda daje troszeczkę inne rezultaty, tak. plus one zwykle są, można powiedzieć, kombinowane. W tym sensie, że zwykle przy nauce medytacji właśnie zaczyna się od takiej koncentracji, na przykład na jednym bodźcu, na oddechu, czy na jakiejś wizualizacji, czy na mantrze, czy na jakiejś zagadce. Ale zwykle właśnie najczęściej też dochodzi się do czegoś takiego, takiego poczucia właśnie totalnej pustki, czyli wyzerowania umysłu, gdzie nie pojawia się żadna myśl, gdzie sobie po prostu odczuwamy to, co jest teraz, nie myślimy o przeszłości, nie myślimy o przeszłości. Także te różne techniki są używane w różnych oczywiście szkołach. No to oczywiście trzeba powiedzieć, że, że jak coś ludzie robią, to zawsze powstają szkoły, grupy guru, jedni się nie zgadzają, prawda, nasza medytacja jest lepsiejsza od waszej. Także tam też jest dosyć ciekawe różne środowisko. Natomiast rzeczywiście, nauka wykazuje to, że medytacja ma pozytywny wpływ na nasz umysł. I to, wydaje mi się, jest już, można powiedzieć, dobrze udokumentowanym faktem naukowym przez liczne badania, przez niezależnych naukowców. I co się dzieje z mózgiem, kiedy medytujemy? Dzieją się różne rzeczy, w zależności od typu medytacji. To znaczy, po pierwsze. To może tutaj się odniosę do, ogólnie do procedur, procedury badania. Możemy badać, co się dzieje z mózgiem w trakcie medytacji takiej prosimy, proszę usiąść, zacząć medytować, sprawdzimy, co tam się dzieje w mózgu. To można badać za pomocą chociażby techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, czyli badamy przepływ krwi przez odpowiednie struktury w mózgu, albo możemy to badać za pomocą EEG, czyli badamy zbiorczą aktywność neuronów, pod, pod naszą czaszką. Albo możemy też badać wpływ długofalowy, to znaczy w jaki sposób mózg różni się u osoby medytującej, bardzo dużo, długo medytującej, od mózgu osoby, która praktykuje krócej. I teraz też są badania dosyć nowe, które już podkreślają taką dużą rolę w medytacji w plastyczności nerwowej. To znaczy, że plastyczność jest takim pojęciem przebudowy mózgu pod wpływem. Doświadczenia pod wpływem środowiska i rzeczywiście medytacja zmienia nasz mózg. To nie tylko na poziomie, można powiedzieć, funkcjonowania takiego ad hoc, ale też i pod względem właśnie takiego długofalowego funkcjonowania, i być może też i budowy struktury połączeń w mózgu. Także jest, na pewno ma duży wpływ na, na, nasz, na nasz umysł. A co tam się w środku dzieje? To znaczy, to zależy bardzo od właśnie typu medytacji, ale generalną taką jedną z rzeczy, którą zwykle się znajduje, to jest na przykład obniżenie aktywacji ciała migdałowatego. To jest coś, co rzeczywiście jest dosyć... Sfery odpowiedzialnej za emocje. Tak, konsekwentne. No to już żeśmy o tym wspominali, to jest taki układ obronny, który... Ja to zawsze tłumaczę to, że jest taka, taka mała struktura, która ma takie specjalne urządzenie do nalepiania nalepek, nalepia czerwone i zielone. To znaczy czerwone jest wtedy, kiedy coś jest zagrażające. Ona ma być nadgorliwa, ma przylepić więcej czerwonych, bo lepiej się czegoś przestraszyć i uciec niż tego nie zrobić. Więc ta struktura jest odpowiedzialna za Uruchamianie reakcji obronnych, lękowych, strachu, i tak dalej. Jak źle działa, to mamy problemy z lękiem ogólnionym, z fobiami, itd., itd. Generalnie z nią związane jest bardzo dużo różnych problemów psychicznych i u osób, które długo praktykują właśnie medytację, widać ewidentnie obniżony poziom przepływu krwi w tej strukturze, i ci ludzie potrafią bardzo szybko też ten poziom obniżyć, to znaczy w momencie, kiedy zaczynają właśnie medytować, ten, ta aktywność w ciele migdałowatym spada, czyli można powiedzieć, potrafią w pewien sposób świadomie wyłączyć układ wykrywania zagrożenia. Niedawno opublikowano taki, taki znaczy taki news przeszedł po, przez internet o Matthew Ricardzie, mnichu buddyjskim, synu skądinąd znanego francuskiego filozofa, który został bardzo szczegółowo przebadany przez neuronaukowców. Ten filozof? Matthew Ricard, <grystanie> <grystanie> mnich buddyjski. Mhm. Jest taka książka zresztą, jego rozmów z ojcem tak. właśnie, mnich i filozof, wydana także po polsku. No i Richard Davidson z Uniwersytetu w Wisconsin był takim głównym... Badającym Matthew Ricarda ogłosił, że to najprawdopodobniej najszczęśliwszy człowiek na świecie. On od wielu, wielu lat właśnie praktykuje medytację. Ten Dawid jest właśnie jedna z takich wiodących postaci w badaniu, w badaniu właśnie medytacji, różnymi technikami neuroobrazowania. To, co akurat tutaj powiedziano. no. To temat musi być medialny. Nie, no tak? wiadomo, bo nie możemy no to powiedzieć, hasło, rzecz że, jasna. Że, prawda, że u mnicha buddyjskiego znaleźliśmy wysoką oscylację w, w paśmie wysokiej gamma, bo każdy, kto usłyszy wysoka gamma od razu przerzuci kliknie dalej. Tak? Albo wysoka oscylacja. Natomiast jak przeczytamy, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, no to już tutaj nas coś ściąga. Także tytuł jest medialny. Co do tego szczęścia, to nie wiem. Znaczy być może tak, ale nie wiem, czy akurat... Te oscylacje, które u niego znaleziono, mogą cokolwiek nam na ten temat powiedzieć. Ale może A Co te oscylacje u niego znaczą? Generalnie, jak w ogóle, co to są te oscylacje w naszym mózgu? Możemy sobie wyobrazić to w ten sposób, że mamy taką reklamę z diodami. Tak? Duża reklama z dużą ilością diod, i teraz te diody sobie mrygają, i te mrygnięcia są bardzo krótkie. Jedna dioda może się zapalić na jedną tysięczną sekundy, potem musi troszeczkę odpocząć, potem się może znowu zapalić. I teraz, kiedy mamy całkowity chaos, to każda dioda mryga jak chce, w ogóle każda mryga sobie. Jeżeli się oddalimy daleko od takiego ekranu, także nie widzimy poszczególnych diód, to wtedy widzimy jeden taki szary obraz, który troszeczkę nam śnieży. Coś takiego jak obraz w zepsutym telewizorze. I to jest to, co widzi EG, czyli rzeczywiście jesteśmy daleko od komórek, te diody to są komórki, a my jesteśmy daleko, ponieważ, no, nie fizycznie, ale można powiedzieć elektrycznie, ponieważ jest powierzchnia czaszki, opony mózgowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, kość, skóra yy, i to wszystko nam blokuje trochę sygnał. Natomiast te komórki czasami wpadają właśnie w oscylację, wpadają w pewne yy, wspólne częstotliwości. To możemy sobie wyobrazić, że w pewnym momencie pewne grupy komórek nagle zaczynają częściej wysyłać te impulsiki, a raz rzadziej, i robią to wspólnie. Teraz jak szybko zmienia się ten, ten szybszy i wolniejszy, te, te szybsze i wolniejsze impulsowanie, to jest właśnie ten, te nasze oscylacje, które my, my widzimy na EG. Ja je znam od bardzo dawna, to są takie fale delta, teta, y, gamma, beta i tak dalej, i tak dalej. Te fale nazwaliśmy sobie właśnie w ten sposób, różnymi nazwami, żeby się nie posługiwać częstotliwością, czyli na przykład jeżeli ta Oscylacja tych błysków komórek jest na przykład około 2 razy na sekundę, to wtedy mówimy o fali delta. Jeżeli to jest 40 razy na sekundę, to wtedy właśnie mówimy o fali gamma. I A słynne ładnie. fale alfa? Słynne fale alfa są troszeczkę niższe, to jest około 8. I teraz w momencie, kiedy mamy tego typu taką wspólną oscylację, to najprawdopodobniej komórki, Wchodzą w jakiś układ, to znaczy te obszary mózgu, które są w jakichś odległościach od siebie, nagle zaczynają się dogadywać, nagle zaczynają się synchronizować. I ta fala gamma, ta wysoka częstotliwość około 40 Hz, ona jest uważana, że ona jest takim czymś, co jest właśnie takim znacznikiem uwagi. To znaczy w momencie, kiedy jakieś dwie struktury w mózgu, odpowiedzialne za dwie funkcje, nagle zaczynają razem. Nadawać w tej fali gamma, możemy zobaczyć na EG, że dwa miejsca w mózgu nagle wskazują, pokazują dokładnie tę częstotliwość gamma, co więcej ona jest ze sobą zgodna, to wtedy być może razem współpracują. To jest oczywiście dowód pośredni, ale no, tak się wydaje. I w tym momencie u właśnie tego medytującego mnicha, który był kiedyś naukowcem, zresztą chyba biologiem molekularnym, nie zawsze tak, pamiętam. Tak, dokładnie. To u niego właśnie znaleziono, że podczas medytacji właśnie widać bardzo wysoką ilość tych fal gamma i one jak gdyby organizują, synchronizują cały jego umysł, czyli jego umysł potrafi. W pewnych sytuacjach skupić się, na przykład przy medytacji związanej z takim właśnie wyostrzeniem uwagi, gdzie się człowiek skupia na jakimś czymś, to on potrafi się skupić całe. W tym momencie angażuje wszystkie swoje struktury mózgowe, wszystkie, które mają przetwarzać węch, zapach, czucie myślenie, pamięć i tak dalej, on potrafi to wszystko nakierować i uruchomić i wtedy rzeczywiście można powiedzieć, jest taki w pełni świadomy, jego cały mózg pracuje w ale nakierować, nakierować na to, na czym się koncentruje, tak? Na to, na czym się To dokładnie jest właśnie jest jego uwaga. Ja próbowałem, próbowałem znaleźć oryginalne badanie które było przeprowadzone, jakby doniesienie naukowe, gdzie będzie wyjaśnione wszystko, bo to akurat, o czym mówisz, to jest doniesienie takie medialne. medialne, więc akurat nie mogłem znaleźć dokładnie, jaki to był rodzaj medytacji i bo to zależy, jaka ta motywacja wtedy jest pokazana. Także no tutaj być może wydaje mi się, że to jest raczej związane właśnie z, ze skupieniem się na czymś, być może ze skupieniem się na przykład na właśnie jakimś odczuciu. Ale generalnie nakierowanie swojego umysłu na coś, ponieważ zwykle przy medytacjach, na przykład związanych z, z tak zwaną, no tutaj czasami brakuje mi słów polskich, bo akurat literatura polska jest dosyć skąpa w tym, w tym kierunku to się po angielsku nazywa thoughtfulness, emptiness, czyli takie poczucie pustki, wyczyszczenie, wyzerowanie całego umysłu. Tam akurat te wszystkie częstotliwości spadają. Tam akurat właśnie chodzi o to, żeby wygasić maksymalnie, wypłaszczyć te wszystkie swoje częstotliwości i te niskie i wysokie. Jak to wszystko pójdzie w dół, no to rzeczywiście umysł się staje taki spokojny i żadna myśl nie przebiega przez niego. Nierwana to się nazywa. Coś takiego, tak, tak, tak. Także tutaj nie wiem, czy ta gama jest rzeczywiście tym wyznacznikiem szczęśliwości tego, tego pana, natomiast na pewno pokazuje gigantyczną, gigantyczną moc kontroli swojego umysłu. Czyli, w, potrafi, że on potrafi po prostu no, te wszystkie układy, które są niezależne, o których już kilka razy wspomnieliśmy, te, te układziki, które robią różne rzeczy w naszym mózgu, czasami bez naszej woli. Być może on właśnie za pomocą medytacji potrafi położyć na nich wszystkich rękę i po prostu je kontrolować. Czyli szef przejmuje w tym biurowcu i w tej firmie Coś realne, tak, realną tak, władzę, tak? tak? Bo tak, często mówię... się posługiwaliśmy i ty się posługiwałeś taką metaforą biurowca, firmy, w której jest prezes, ten prezes, no oczywiście jakiś tam zakres władzy posiada i sprawuje pewną kontrolę nad nad całością, ale zasadniczo jest bardzo wiele różnych takich zespołów i podzespołów, które pracują niezależnie od niego, coś mu tam przynoszą na biurko, czasami trochę go oszukują, czasami chcą, żeby on na przykład myślał jedno czegoś, albo czegoś, tak. czegoś nie zauważył. A tu jest jakby taka sytuacja, w której on realnie przejmuje władzę nad firmą i jeszcze wie o tym wszystkim, co się w niej dzieje. Tak można powiedzieć. To znaczy, oczywiście to jest już. Sfera gdybania, czyli przechodzimy z twardych naukowych dowodów, co tam się dzieje, bo twarde naukowe dowody mówią nam jedynie o właśnie aktywności pewnych obszarów, skorolowanej bądź nieskorolowanej, do już, jak gdyby interpretacji gdybania. Ale coś takiego dokładnie to mi się nasunęło na myśl, że on po prostu, jak gdyby potrafi te wszystkie autonomiczne układy. Zatrzymać i, no to i często jest... potrafią naprawdę mhm. wpływać na rytm serca, przyspieszać albo go spowalniać w dowolny sposób, także już uzyskują rzeczywiście bardzo daleko idący, daleko idący wpływ na działanie swojego organizmu. Tak, to, to jest rzeczywiście, no tutaj to co, wszystkie techniki związane właśnie z, chociażby z, z jogą, gdzie rzeczywiście ci zaawansowani jogi potrafią dosyć mocno wpływać na różnego rodzaju swoje parametry fizjologiczne, ale często to też robią na zasadzie troszeczkę takiej można powiedzieć na okrętkę, to znaczy nasze ciało migdałowate, które mamy, o którym wspominaliśmy, ono jest właśnie tym centrum decyzyjnym czy coś jest zagrożeniem, czy nie, ale na przykład też możemy je sami sobie aktywować, bo wystarczy, że sobie usiądziemy w fotelu, zamkniemy oczy na przykład zaczniemy sobie wyobrażać jakąś straszliwą historię z nami w samym centrum, nie wiem, typu wypadek, napaść, czy, czy jakieś działania wojenne i też możemy sami w sobie wzbudzić na przykład taką reakcję lękową, jak również możemy no tak sobie tak pomyśleć. Jest, tak mi się wydaje znacznie łatwiej, aniżeli się uspokoić aniżeli się, się błogości. No, w, w, po, Znaczy ja powiem tak, no, ja akurat mam małe doświadczenie, małe, bo małe z tą medytacją, bo akurat byłem dwa razy na takim kursie dziesięciodniowym, dłuższym. Na Vipassanie. Na vipasanie. I powiem szczerze, że to, co dla mnie było największym zaskoczeniem, to jest to, że rzeczywiście ciężko jest nie myśleć. W sensie, w momencie, kiedy trzeba przejść takie pierwsze ćwiczenie, którym jest ćwiczeniem na skupieniu się na własnym oddechu, i ono ma być teoretycznie proste. Nie myśl o niczym, tylko sobie odczuwaj swój własny oddech w okolicach noszy: poczuj tam przepływ powietrza, tylko tyle, aż tyle. To znaczy, to jest na tyle ciężkie, że naprawdę człowiek nie jest w stanie, znaczy, jest w stanie się skupić, tylko ten mózg odpływa, on ucieka. Zaczynamy, jak widzieć, jakieś wizje, zaczynamy widzieć różne dziwne rzeczy, i nie można tego utrzymać, tej pustki. To rzeczywiście jest bardzo trudne. I to pokazuje być może właśnie tak pośrednio te działanie tych wszystkich systemów, które są niezależne. Znaczy, w momencie, kiedy ten zarządca próbuje nagle nic nie robić, to nagle się okazuje, że wskakują różnego rodzaju, właśnie różne systemiki, które pokazują, nie wiem, jakieś emocje, coś, jakieś wyskakują rzeczy. I właśnie ta głębsza medytacja polega na tym, żeby uspokoić te wszystkie systemy, żeby mieć nad nimi jakiś wpływ. Też się mówi o właśnie późniejszym kolejnym etapie, to jest taki etap, gdzie człowiek jest świadomy, ma taką otwarty umysł, i odczuwa te wszystkie emocje, ale traktuje je jako zdarzenia zewnętrzne. Znaczy, chodzi o to, żeby nie przywiązywać do nich swojej emocjonalności. Czyli na przykład coś nie wiem, odczuwam jakieś sensacje na ciele, czy, czy cokolwiek, natomiast mam się do tego nie przyczepiać. I to jest może. Właśnie być może to jest taka próba kontrola, kontroli tego ciała migdowatego, tego układu wykrywania zagrożenia, który po prostu ma odebrać informację, ale ma nie, nie uruchamiać zagrożenia, typu ona jest zła albo ona jest dobra. I w tym momencie to nam pozwala zrobić taką, taką przestrzeń. To teraz... Czyli mamy mhm. informację z zewnątrz, ale my nie musimy od razu na nią reagować, nie musimy od razu ją oceniać emocjonalnie, najpierw się musimy jej przyjrzeć. To jest właśnie też taki główny cel w, te, w tych technikach mindfulness, o których mówiłeś na początku. To poprzyglądajmy się teraz bez oceniania przy dźwiękach muzyki. A w studiu cały czas dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog Instytutu Męckiego Polskiej Akademii Nauk. Chwilę pomedytowaliśmy. Tak, przy, przy dźwiękach muzyki jesteśmy bardziej uspokojeni. Wipasana. Mówiłeś o Wipasanie, o tym, że sam uczestniczyłeś w takim kursie Wipasany, że najtrudniejsze to było. E, to najprostsze właściwie ćwiczenie, to znaczy skupienie się na oddechu i wytrzymanie przez chwilę ze sobą. Znaczy, po powiem prostu. szczerze najtrudniejsze, to było wysiedzenie. Wstawanie rano. W... Nie, wstawanie rano to jeszcze było całkiem przyjemne. Trudniejsze było wysiedzenie. Wszystko boli. No właśnie. To osoba trzeba siedzieć w specyficznej pozycji. To znaczy nie masz takiego rygoru, jeżeli ktoś ma problem z kolanami, może po prostu siedzieć na krześle, ale rzeczywiście utrzymanie jednej pozycji dla niewytrenowanego ciała, który jest przyzwyczajony do krzesełka jest trudne. A to czy powinniśmy się... siedzieć w takiej, a nie innej pozycji też zostało naukowo przebadane? To znaczy wiadomo, że ta pozycja na przykład w buddyzmie zen jest bardzo istotna pozycja medytacyjna za zen tak zwana. E... Czy to jest również coś takiego, co Chyba badano? Chyba takich badań nie było. To znaczy w, w pracach teraz są bardzo popularne tak zwane metaanalizy. To znaczy to jest Metanaliza polega na tym, że światli ludzie, szczególnie ze statystyki, biorą dużą grupę badań i próbują je tak ustawić, żeby one mniej więcej odpowiadały w ten sam sposób na pytania, i potem się robi z tego statystykę, czy rzeczywiście ilość. Tych publikacji. Oczywiście każda publikacja ma swoją wagę, w zależności od tego, ile tam jest, ilu tam jest osób, ile tam było osób przebadanych, i tak dalej, i tak dalej. I te metaanalizy pokazują, że tak naprawdę, porównując nawet bardzo różne szkoły medytacji, to jeżeli rzeczywiście sobie zrobimy takie, można powiedzieć, grupy, właśnie taką medytację nakierowaną na obiekt, na skupienie się, albo medytację nakierowaną na ten właśnie takie świadome odczuwanie chwili bez. Skupiania się na poszczególnych myślach versus na przykład to całkowita ta pustka w głowie, to tam nie ma dużych różnic. To znaczy, te efekty w mózgu i efekty, które się osiąga, są bardzo podobne. Niezależnie, czy to jest właśnie bardziej taki tybetański, czy bardziej związany z tradycją hinduistyczną, czy to jest na przykład też taka już bardziej nowoczesna zachodnioeuropejska, można powiedzieć, technika, właśnie już przetworzona przez naukę, oczyszczona ze wszystkich naleciałości, można powiedzieć, tradycyjno-religijnych. Także wydaje mi się, że tutaj akurat samo to, jak się siedzi, nie ma specjalnego znaczenia. No, ważne jest to, żeby się przyzwyczaić, żeby to było w miarę wygodne i przede wszystkim, żeby nie, nie przyciągało uwagi. To znaczy, żeby o tym nie, nie musieć myśleć, więc niestety na początku jest ciężko z tym boleniem wszystkiego. Ale to dokładnie pokazuje nam też pewną taką wspólną cechę, ponieważ no, jak sobie zajrzymy do chociażby haseł encyklopetycznych medytacja. To tam czasami się wrzuca też no, różne na przykład, stany transowe, typu wirujących derwiszów, stany transowe podczas modlitw katolickich i na przykład, nie wiem, ewangelicznych, gdzie wprowadzają się specjalnie w takie taneczne stany. Natomiast generalnie końcówka, przynajmniej tych skierowanych nad umysł, jest, jest podobna. Czyli tutaj raczej dochodzimy do wspólnego mianownika, pomimo tego, że idziemy bardzo różnymi drogami i te szkoły medytacyjne, niektóre mają więcej tych aspektów religijnych, a niektóre bardzo się ich wystrzegają i wręcz się nazywają, że nie jest to medytacja buddystyczna, tylko jest to na przykład praktyka medy medytacyjna wynikająca albo pochodząca z tradycji buddyzmu, czyli odcina się całkowicie od kwestii religii, tradycji i wiary, zostaje sama i wyłącznie technika. I właśnie wypasana jest takim przykładem, gdzie oni z, właśnie czerpią, jak gdyby ze źródeł, opowieści są o, o buddyzmie, bardzo zresztą ciekawe, bardzo mi się podobały. Natomiast jednak skupiają się po prostu na technice, to jest technika, technika dla wszystkich i już. Dużo mówimy tutaj w tych naszych rozmowach o ewolucjonizmie, o ewolucjonistycznych aspektach rozmaitych zjawisk i zastanawiam się, jakbyśmy od, pers od strony ewolucjonistycznej mieli się przyjrzeć medytacji, to jakbyśmy mieli ją ocenić, bo to chyba takie kompletnie jest <grymne> przeciwne wszelkim regułom przetrwania gatunku, jak ktoś sobie siada i zaczyna na przykład pustkę wywoływać we własnym umyśle i na przykład skupia swoją uwagę wyłącznie na jednym przedmiocie, i te Wszystkie systemy, które mają go ostrzegać, mają mu donosić o potencjalnym zagrożeniu, które gdzieś tam może się w każdej chwili pojawić i zagrozić przetrwaniu gatunku, te wszystkie systemy są skierowane wyłącznie w jeden punkt i działają pod dyktando no, tego kogoś, kogo właśnie mają przecież ochraniać, mają na rzecz jego działać w sposób niezależny. Yy, tak, to jest być może dokładnie zanegowanie ewolucyjne, ewolucyjnego. Ewolucyjnej podstawy działania naszego mózgu. To znaczy, yy, nasz mózg powstał po to, żebyśmy lepiej przeżyli. To znaczy, nie dali się zjeść i generalnie mieli sukces w jednak jest wyjście poza biologię. Jest wyjście poza biologię. No, nasz gatunek i próbuje, to jest medytacja. próbuje wyjść po to, poza tę biologię. Już z ewolucji nam się udało wyrwać, chociażby poprzez to, że podróżujemy na bardzo dużo odległości, czyli możemy mieszać. I geny, i bakterie, i wirusy, co nie zawsze jest dobre, szczególnie jak teraz, właśnie, wirus ebola się znowu no odrodził w paru miejscach i może szybko się gdzieś przenieść. Ale generalnie, my, jako gatunek ludzki, wyrywamy się ze szponów, można powiedzieć, takiej czystej ewolucji. Sami kształtujemy, zmniejszamy śmiertelność i, i w ten sposób, jak gdyby, no, uciekamy od tego. Czysto darwinowskiego przeżycia najbardziej dostosowanych osobników. I być może właśnie medytacja jest pewnego rodzaju takim, taką drogą, żeby te nasze podzespoły w mózgu, które zostały specjalnie utworzone po to, żeby nieświadomie przetwarzać informacje, te heurystyki, o których mówiliśmy, czyli takie szybkie oceny, gdzie my musimy, no nie wiem, błyskawicznie podjąć decyzję, uciekać, czy nie, lubię kogoś, czy nie lubię, i, i, i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie je zatrzymać, żeby na chwileczkę przystopować te automaty w naszym mózgu. Przyjrzeć się tym automatom, dlaczego one tak działają inaczej, odciąć je od tej ich ogromnej takiej można powiedzieć komponenty wykonawczej, czyli właśnie tego, tych bezpośrednich sznurków, którymi ciągną nasze ciało migdałowate albo ciągną na przykład nasz układ nagrody. I w tym momencie, jeżeli stworzymy tą taką przestrzeń pomiędzy tym co wchodzi naszego umysłu, a z tym co byśmy chcieli od razu odpoczuć i żeby z niego wyszło, no to może nam dokładnie przyblokować ten nasz automat mózgowy. Zresztą, omawiając te automaty mózgowe, to jak to nazywa Igelman, on to nazywał takie niezależne, konkurujące ośrodki, tak? Że to jest taka walka, konkurencja na rynku pewnych myśli, gdzie ośrodki w mózgu tak naprawdę ze sobą troszeczkę walczą i kiedy już naprawdę walczą ze sobą ostro, to wtedy wchodzi nasza świadomość i mówi no dobra, to, to zrobię tak i tak, żeby była spójne wyjście, to właśnie ta medytacja jest być może tym nadzorcą, który mówi tym ośrodkom, dobra, ja wiem, że jesteście, Teraz spokój i, i ma być tutaj cisza przez jakiś czas, tak? No, nie jest to łatwe, bo, bo one nie za bardzo chcą być cicho. No właśnie. No, tak jakby, Ale wyniki są bardzo ciekawe, bo. Jakby um... gdzieś w całym tym naszym systemie tkwił taki punkt, który, jeśli odpowiednio w niego wejść, jeśli odpowiednio go wykorzystać, to obezwładnia to wszystko, o czym mówisz. Jest takim wyłącznikiem tych wszystkich procesów autonomicznych, tych wszystkich ośrodków. Gdzieś natura, jeśli już się posługujemy tym dyskursem, pozostawiła taką przestrzeń do tego, żeby właśnie w ten sposób przeorientować działanie umysłu czy mózgu. To jest, znaczy, to jest taki naturalny proces, no bo on zachodzi u ludzi całkowicie świadomie cały czas. To znaczy, jeżeli jest jakiś bodziec zagrażający, ale ja wiem, że mam się go nie bać, na przykład, no nie wiem, widzę niedźwiedzia, ale wzo, tak? To. Yy, Generalnie duże zwierzę z kłami wyszczerzonymi, oczy otwarte, idzie prosto na mnie, wzbudza lęk. I nasze ciało migdałowate automatycznie reaguje lękiem, który troszeczkę lubimy, bo ludzie lubią się bać, dlatego lubią kolejki górskie, jakieś dziwne sporty, typu skakanie ze skał. Natomiast nasza świadoma część, kora przedczołowa, ona mówi spokojnie, kontekst jest prawidłowy, są kratki, kratki są mocne, yy, możesz się nie bać obejrzyj sobie. I ona potrafi w tym momencie wyhamować tą naturalną reakcję lęku na drapieżnika. I właśnie tutaj być może mamy wzmocnienie tej kontroli. Ta kontrola jest na tyle dobra, że ona działa jeszcze nim wzbudzi się ten pierwotny strach. Czyli trzeba wyłączyć to ciało migdowate, nim jeszcze ono zacznie reagować na różnego rodzaju bodźce. Ale może powiedzmy trochę o efektach, ponieważ ta no medytacja nie jest tylko badana sobie muzą. Tak jak wspomniałeś, właśnie te wszystkie techniki, można powiedzieć, zachodnie, one są nakierowane też na po prostu zwykły utylitaryzm. Coś można dzięki nim osiągnąć. I tutaj bardzo ciekawe efekty się osiąga chociażby przy resocjalizacji więźniów. Wspomniana Vipassana była zastosowana w kilku więzieniach w Indiach. Powstał film bardzo ciekawy o angielskiej nazwie Doing Time, Doing Vipassana, zresztą jest do obejrzenia bez żadnych kosztów na popularnym serwisie z filmami, tak, całkowicie legalnie i to był eksperyment, gdzie właśnie poddano, gdzie zaproponowano taką właśnie technikę medytacyjną, przejście takiego treningu dosyć długiego w więzieniu i strażnikom i więźniom i rzeczywiście ten eksperyment był później powtórzony i Obserwowano przede wszystkim spadek właśnie agresji między ludźmi, plus też obniżono, obniżono jak gdyby stres, obniżono no ten dyskomfort tego, że te osoby przebywały w zamknięciu. Generalnie uspokojono jak gdyby ci ludzie się zrobili dużo bardziej spokojni. Akurat wypasanie jednym z takich technik, które się na końcu robi, jest taka, taka medytacja, też obecna w wielu innych szkołach medytacyjnych. Takie tak zwane współczucie, to znaczy, jakby odczuwanie jedności z innymi istotami żywymi i po prostu czucie, że no nie można ich krzywdzić, coś takiego. Też jest. taki żelazny element medytacji buddyjskiej. Tak, żelazny, tak, czyli odczuwanie, można powiedzieć, współczucia dla wszystkich istot żyjących. I właśnie też ten element tam był wprowadzony, i tam właśnie jedna ze scen na końcu, taka bardzo słynna, to jest właśnie jak ci więźniowie się bratają i niemalże ściskają z tymi strażnikami. Ci jedni i drudzy przeszli przez taki kurs wypasany i rzeczywiście on jest wprowadzany do więźni, bo powiedzmy sobie szczerze, no, metoda jest tania nie wymaga specjalnych nakładów technologicznych, a jeżeli daje efekty i daje efekty znaczące, no to to w tym momencie super. No, myślę, że bardzo istotnym <laughs> elementem tej metody jest to, że ona idzie niejako od drugiej strony niż te w takie bardzo konwencjonalne metody resocjalizacyjne czy pedagogiczne, bo tutaj się tym ludziom nie przekazuje jakiejś konkretnej, konkretnej porcji informacji o tym, że powinni zachowywać się tak albo inaczej, że to ładnie zachowywać się tak, a nie ładnie zachowywać się w inny sposób, tylko daje im się na dzień dobry bardzo takie głębokie doświadczenie, i tak. później cała reszta już wypływa z tego to gruntu. Wiele, wiele przestępstw wynika z chociażby agresji, która wynika z takiej impulsywności. To jest taka jedna z cech osobowości, impulsywność, gdzie po prostu jest bodziec, automatycznie reagujemy bez żadnego zastanowienia się. I właśnie to zatrzymanie, to stworzenie tej przerwy pomiędzy bodźcem a reakcją. Jest tym, gdzie ta osoba może się na przykład zastanowić, że, no nie wiem, wcześniej było tak, ktoś mi coś powiedział złego, od razu go tłukę, tak? Wyciągam nóż, go zabijam, trafiam do więzienia. Yy, naturalny, można powiedzieć, taki prosty impuls obronny. W pewnych środowiskach przestępczych całkowicie normalny. To w tym momencie, kiedy wrzucamy ten moment zastanowienia się, czy rzeczywiście tak powinienem zareagować, czy moje emocje, które urosły z tego powodu, że ktoś mnie obraził, rzeczywiście mają sens, czy, czy może nie należy tak się. Emocjonować, to powoduje, że te osoby lepiej kontrolują siebie, automatycznie lepiej kontrolując siebie, no, obniżają swój ten poziom stresu. W po Polsce zresztą też jest w kilku więzieniach, znalazłem taką stronę projektu przebudzeni i też właśnie buddy z więzieniu, i właśnie też są techniki medytacyjne wprowadzane dla więźniów, tak żeby no, obniżyć ich poziom stresu, plus no, jakby nauczyć ich kontrolować. Samych siebie i nie wiem, czy one były poddawane akurat jakimś takim obiektywnym metodom badania, ale wydaje mi się, że jest to dobra droga. No, nawet jeżeli miałaby po prostu trochę czasu zająć, na pewno nie jest szkodliwa. No to jest coś takiego, co pokazuje pewną, powiedziałbym, ponadwyznaniową mądrość, która jednak w religiach tkwi, różnych bardzo, dlatego że takie czy inne. Techniki medytacyjne oczywiście najpełniej się rozwinęły w buddyzmie, bo ta medytacja to jest w zasadzie podstawa w każdej aktywności o charakterze religijnym, o ile w ogóle buddyzm potraktować jako religię, bo są co do tego różne stanowiska. Niektórzy buddyzm twierdzą, że... jest jednolity, prawda? Bo mamy oczywiście. taki, który biega prawda, w śmiesznych czapkach i, i macha różnymi kółowrotkami, ale jest taki, który jest właśnie skupiony na... Tylko i wyłącznie wewnętrznej drodze do świecenia, gdzie się pomija tą całą Jasne. otoczkę, można powiedzieć, ceremonialną. Jasne. Mhm. Natomiast w zasadzie we wszystkich tradycjach religijnych takie czy inne formy medytacyjne się rozwijały, były. Były praktykowane i no, były prezentowane także jako coś, co przynosi bardzo konkretne efekty. W związku z tym, no, widać tu też, że intuicyjnie niejako jeszcze nie mając podwójnej ślepej próby ani tych wszystkich osiągnięć, które, dzięki którym dzisiaj możemy pewne rzeczy sprawdzać, no, w obrębie różnych tradycji religijnych, yoga też jest w jakimś sensie, nawet no, w takim bardzo głębokim sensie, elementem religijnej tradycji Indii i też jest Zwykłym systemem pod wieloma względami, zwłaszcza hatha yoga, i to, co można dzięki temu ze swoim ciałem zrobić, i to, w jaki sposób ono zaczyna później funkcjonować, No, jest to coś imponującego. Ten, ten potencjał wiedzy wypracowanej bardzo dawno temu, do której my w zasadzie teraz dopiero dochodzimy dzięki tym wszystkim badaniom nad medytacją i. I tym, I tym eksperymentom, które są w tej chwili przeprowadzane, to gdzieś tam już to. Ja nie jestem, jak wiesz, zwolennikiem argumentu, że jak coś jest stare, to jest, to jest dobre, jest dobre no bo to popularny bardzo sposób myślenia, ale wiodący na manowce bardzo często. Ale w tym przypadku rzeczywiście no, trzeba to oddać i trzeba to przyznać, że gdzieś, zwłaszcza na wschodzie, tę wiedzę rozwinięto, doprowadzono do jakiegoś takiego poziomu naprawdę bardzo zaawansowanego. No i my dzisiaj z tego z jednej strony korzystamy, a z drugiej się właśnie dopiero uczymy, że to, że to tak działa. Tak, tak, no bo tu wielokrotnie my wspominali przy okazji tych audycji, gdzie sobie pozwalamy pokrzyczeć na różne dziwne rzeczy, które nam się nie podobają w rzeczywistości, że jak właśnie coś jest tradycyjne, to nie znaczy, że automatycznie, że jest dobre, że często jest właśnie odwołanie, że prawda, te ziółka są tradycyjnymi od tysięcy lat i, no, i to już ma je, prawda, nobilitować, to absolutnie nie, natomiast tutaj się z Tobą całkowicie zgadzam, to znaczy... W, no, w różnych technikach, czy religiach, czy filozofiach możemy znaleźć jakieś ziarna prawdy. One mogą być obudowane właśnie takim ceremoniałem, one mogą być obudowane też chociażby różnego rodzaju wytłumaczeniami, które są całkowicie błędne. Natomiast w środku, sedno, efekt działania może być prawdziwym, może być dobry, więc to, że akurat mamy coraz więcej prac, które właśnie. Próbują dojść do tego, jak coś się zmienia w mózgu, jak ten mózg inaczej działa i czy w ogóle to zmienia mózg krótkofalowo, długofalowo, bo też na przykład były badania, które pokazują, jak praktyka medytacji długofalowa, rzędu 10-15 lat, potrafi zmieniać, że ten mózg rzeczywiście na początku uczy się i przy osobach, które niedużo medytują, do średnio medytujących, na przykład widać wzrost aktywności w pewnych funkcjach, ale już u takich bardzo długoletnich. Osób, znaczy osób, które bardzo długo medytują, ta aktywność spada, czyli mamy coś takiego, że mamy pewien wzrost aktywności, a potem ten mózg już się uczy, jak ma to wszystko robić i wtedy już nie zużywa tyle energii, jest, jest bardziej wyciszony. Także to wszystko możemy naukowo sprawdzić, potwierdzić, przyłożyć nasze szkiełko i oko, odsiać różnego rodzaju dziwne wytłumaczenia które no, powstały z powodu tego, że kiedyś ludzie nie mieli takich możliwości, nie mieli też, można powiedzieć, takich pokładów sceptycyzmu jak my teraz i wyjąć to ziarno prawdy, to co rzeczywiście oni, te techniki medytacyjne dały nam współcześnie. Właśnie między innymi na tej Vipassanie słucha się wykładów Goinki, to jest człowiek, który zmarł, on stworzył tę Vipassanę, i to są bardzo ciekawe wykłady, ponieważ on mówi różne, przytacza różne przypowieści właśnie z buddyzmu, z hinduizmu. I na przykład, kiedy mówił o takiej teorii, właśnie umysłu według tej tradycji buddystycznej, gdzie on jest połączony z kilku różnych jaźni, jaźni odpowiedzialnej za pamięć, za odczuwanie, to to jest troszeczkę to, do czego dochodzi współczesna neurobiologia, mianowicie, że dokładnie, że nasz mózg nie jest jedną. Całością składa się z podzespołów, i te podzespoły czasami mogą współdziałać, a czasami mogą się troszeczkę kłócić. Więc tutaj rzeczywiście można dużo ziaren e, prawdy znaleźć. Czasami mogą być bardzo duże i grube ziarna. I bardzo dobrze. Dużych i grubych ziaren zatem życzymy jak najwięcej. W... A jutro porządnych wiaderek. A nie do porządnych. Wiaderek, bardzo dziękuję. Doktor Paweł Boguszewski, neurofizjolog Instytut Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, był Państwa i moim gościem. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński, to jest niedziela filozofów, teraz muzyka, później wiadomości, a później wracamy. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a Państwa gościem jest profesor Zbigniew Mikołajko, filozof Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie Tomaszu, dzień dobry Państwu, witam w świąteczny poranek. Panie profesorze, no, właśnie do tych świąt chciałem nawiązać, bo dziś wprawdzie dzień zmartwychwstania, wstania, ale wcześniej, wczoraj, Jezus przebywał zupełnie gdzie indziej, zgodnie z tym, co mówi tradycja. Tak, w Otchłani, co mówi także Skład Apostolski, czyli symbol wiary. Pana... Czwarty, czwarty werset. Umęczony pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion. Odstąpił do otchłań. O tym bardzo mało wiemy. Ja Przypominam sobie taki tekst Pana Profesora, mam go w tej chwili przed sobą z Newsweeka z 2010 roku. Właśnie o Boże, ile to lat. Właśnie o, o tym, co się w otchłani działo, ale zanim jeszcze porozmawiamy dokładniej tak. o tym, Pan w tym tekście pisze, że w zasadzie ta współczesna religijność, czy to jak my dzisiaj chcemy religię postrzegać, jak ją przeżywamy, ucieka od tej całej sfery, która z tym obrazem Jezusa wstępującego do otchłani się łączy i wiąże. Mówi Pan o tym, że wolimy taką e, radosną, afirmatywną, lekką religijność, a uciekamy od tego tak. wszystkiego, co, co ciemne, co trudne, co, co przerażające. Bolesne, związane ze śmiercią. I to jest paradoksalne, to znaczy e, cały ten, to jest trochę tak, Wielkanoc, prawda? Cała Pascha, e, męka, śmierć, martwych stanie e, tworzy jakoś, jakąś jedną całość. Jednak, jednak, Tyle, że w dziejach rozmaicie, w świętowaniu były rozkładane i w różnych religiach, w różnych odnurtach chrześcijaństwa rozmaicie rozkłada się akcenty. W katolicyzmie coraz coraz tą, bardziej zapomina się właśnie o tym, o czym Pan mówi, o tej tremendalnej związanej ze świętą grozą e, historii. O tym strasznym, ciemnym, mrocznym wymiarze, prawda? Pięknie zresztą przez Ewangelistę podkreślonego. Pod, podkreślone. Początek tych wydarzeń zaczyna się od takiego prostego, skromnego zdania, który uruchamia piekło ciemności, chciałoby się powiedzieć. Taką otchłań ciemności może, o tak. A była noc, a była noc. Judasz wychodzi, prawda? Później jest Golgota, później jest Pojmanie, samotność Jezusa zupełnie niebywałego, bo wszyscy uciekli, zaparli się. A później to samotne jego kroczenie przez mękę w śmierć. No i poranek zmartwychwstania. Nam dzisiaj najbardziej odpowiada poranek zmartwychwstania, zwłaszcza, że on podlega ciśnieniu kultury bożonarodzeniowej, takiej związanej z różnymi atrakcjami. Prezenty się nawet zjawiają. Pojawia się taka tradycja. bombki wielkanocne e, można zobaczyć w sklepach, zajączek odgrywa coraz większą rolę niż Jezus. Przepraszam, za taką, ale to no tak, tak jest. jest, tak jest. W po kulturze, prostu. takiej w kulturze religijnej, nie mówimy tu o wierze kościoła e, czy o praktyce kościoła, ale o, e, o kulturze religijnej. Kurczak sprowadzony z Niemiec, bo to jest niemiecka tradycja bodaj. Nie, z, Zając jest niemiecką tradycją, zając jest niemiecką tradycją. kurcza, który skojarzenie jest z jajkiem, prawda, tym uniwersalnym symbolem odrodzenia. No w każdym razie te gadżety zasłaniają rzeczywistość męki, śmierci i jednak zmartwychwstania. Jednak z Martwych Stania. No, ta niedziela ten poranek martwych stanie. To przecież też niebywałe wydarzenia też są poczyte grozą. Niepokojem rozmaitym, bo to Pan umarł, ale doświadcza się tego w sposób przedziwny. Idą kobiety do grobu, pusty grób, nie masz go zmartwychwsta, opowiada anioł albo aniołowie, bo to znowu rozmaicie z ewangelicznym przekazem. Chrystus jako ogrodnik, który się. Zjawia tajemniczy bardzo. Marii Magdalenie uczniowie, to jest fantastyczna w ogóle historia. Uczniowie, e, Kleofas i drugi nieznany, na drodze ze Maus spotykają m, pana. Tam się dzieją, że są w, w tym w, na tej drodze. Ja pisałem kiedyś o tym, taki jest dość istotny dla mnie. E, dzieją się rzeczy nie bywałem, chociaż paradoksalne zupełnie. Znaczy, kiedy go widzą, to go nie rozpoznają. A kiedy go e, rozpoznali, to znika im w świetlistym obłoku z oczu. No, da coś? E, Jaki ma sens taka scena właśnie? To, co pan przed chwilą powiedział? E, zastanawiałem się właśnie nad, tym, nad sensem tej, e, tej sceny. No, e, Jedną, jednym z takich ważnych sensów jest to, tak myślę, że wiara jest paradoksalna. To znaczy nie, nie jest e, e, czymś, co wymaga przez... E, c, jest, nie jest czymś, co jest, musi być potwierdzone przez rozum i przez zmysły. Zwłaszcza przez zmysły, prawda? Kiedy uruchamiasz zmysły, kiedy uruchamiasz widzenie, e, wiara też nie jest czymś, co... Maga Rozumu, bo oto zrozumieli i wtedy, kiedy zrozumieli, roz, kiedy dokonali rozpoznania i zrozumienia, wtedy przestali widzieć. Prawda? E, czyli uchodzi, e, wiara jest z, z innego, z innej przestrzeni. Tak zresztą jak z samym zmartwychwstanie. przecież e, grecki Nowy Testament używa tutaj dwóch słów, a zwłaszcza jednego, zwłaszcza słowa Anastazis, które oznacza opuszczenie, ogołocenie, pustkę, spustoszenie, powstanie z góry z dołu w górę, prawda? podniesienie się, czyli chmara rozmaitych rzeczy, ale przede wszystkim tę pustkę. I otóż z martwych stanie polega na tym, że doświadczamy pustki, tak jak zresztą we Maus. To jest właściwie ta sama opowieść. Prawda? nie masz go z martwych stał. Nie jest tak jak w filmie Mela e, Gibsona, prawda, kiedy Jezus wstaje jak taki hollywoodski e, superbohater, bohater. E, super bohater Heros taki oczyszczony z krwi, z ran, a szatan chwili e, jak przerażony Bachur, taki straszny w swojej jamie. Nie ma czegoś takiego. Po prostu pustka jest świadectwem. Nieobecność staje się świadectwem, no i nieobecność staje się dowodem. Na tym paradoksalność polega. No a jeszcze po drodze do tego Maus jest taka zwierciadlana. Chmarak, jak pisałem, zwierciade, zwierciadeł. W pułapkę się dostają, prawda? Dwaj wędrowcy, dwaj uczniowie Jezusa. Tak? Zakłopotani, zatroskani, nieświadomi, przerażeni. Kobiety coś widziały, ale nie, nie wiadomo co. Jezus miał zmartwychwstać, ale przecież Go nie ma cieleśnie. To jest odpowiedź to zniknięcie Jezusa na to, że rzeczy tak, zmartwychwstanie jest prawdą, ale cieleśnie już mnie nie uświadczyć. W tym ciele materialnym, jak powie później piewca idei zmartwychwstania jako siowej, idei chrześcijaństwa, czyli święty Paweł bo od Niego się, prawda, wszystko wokół zmartwychwstania. W jakim ciele zmartwychwstaje Jezus? No, jeśli się trzymać tego, co napisał, co, co podyktował święty Paweł w swoich listach, w tym wielkim hymnie zresztą o zmartwychwstaniu, z, z pierwszego listu do Koryntian zwłaszcza, wstaje się w ciele niematerialnym sieje się to, co rzeczywiste, co podlega zgniliźnie, śmierci, a, a powstaje się w pneumatycznym, duchowym ciele, innym. Jest takie, taka retoryka, tam pytasz mnie, a w jakim ciele zmartwychwstają umarli. Prawda? Sieje się materialne, sieje się zniszczalne, po to, żeby się pojawiło niematerialne i nie, niezniszczalne. To ciało jest... No, w związku z tym nie można doświadczyć tej cielesności, jak gdyby. Jest odejście od zmysłowości bardzo radykalne w, tym, w, tych, w tych obrazach. W tej Ale z drugiej strony to nie jest metafora, tylko przynajmniej w takiej optyce czy rzeczywistość myśleniu chrześcijańskim. To, Z innego porządku, rzeczywistość. No to, 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 to jednak jest to jakiś byt, prawda? Tylko, że nie. Niezmysłowy, niepodlegający właśnie nie niepodlegający śmierci, niedotykalny. Bo tutaj cała, cała chmara, chmara scen, która o tym mówi, że to znaczy, prawda, Chrystus i niewierny Tomasz i palec niewiernego Tomasza w rzeczywistej radzie. Ale to nie służy potwierdzeniu zmartwychwstania, tylko potwierdzeniu rzeczywistości śmierci Jezusa. A teraz go widzisz. Tego zabitego rzeczywiście. Z rzeczywistą raną. Więc nie było tak, że ta śmierć była udawana. Jak czasem takie są naiwne, ateistyczne koncepcję, że tam był tylko zraniony na krzyżu, że e, rannego e, zabrano, wyleczono gdzieś tam, uciekł do Egiptu, począł dziecko z Marią Magdaleną, to ta opowieść, to różni ludzie, autorzy świętego Gral'a, świętej krwi, najpierw później Margaret Starbill, jeszcze paru innych autorów, a w końcu ewangelista naszym czasem. Dan Brown. Na, Dan Brown, no, to jest z tą horrendalną Zabawno chociaż dobrze napisaną e, kryminalną książką. E, strasznie mnie to zawsze bawi, że w Kanadzie Dan Brown uważany jest za bardziej prawdziwego ewangelisty niż ci czterej. A To jest bardzo ciekawe zjawisko. To znaczy wracamy do tego o czym pan mówił właśnie. Tak. To, że nagle Dan Brown z tą swoją, jak pan powiedział, w sumie historią dość absurdalną i taką sensacyjną, bardzo nagle staje się kimś kto bo tam czytany nie ma prawdziwej jest prawdziwej śmierci. Tam A, jest hollywoodzkie ocalenie, prawda? E, nadciągnęła kawaleria i uratowała. Dokładnie tak. E, w ostatniej chwili, prawda? Jak, jak w westernie, jak, jak, jak w kryminałach rozmaitych, gdzie facet przeszyty pięćdziesięcioma strzałami, czołga się jeszcze zapala papierosa, a tutaj biegną koledzy i, i potem widzimy go w łóżku. Nawet we wspaniałym serialu Detektyw jest taka ho hollywoodzka. Niestety końcówka w tej pierwszym. No właśnie, końcówka trochę rozczarowująca, ale może tak, nie wyjawiajmy, ale jaka jest. Mesi ja znowu muszę o swoim tekście mówić. W filmie, którego, który, który, o którym pisząc, powiedziałem Mesjasz w piekle Luizjany, prawda? To o detektywie właśnie. To o detektywie właśnie. No i jest to z matwych stanie. Ale hollywoodzkie bardzo. Znowu sweet, prawda? Jeszcze powiązane z pewnym w, z pewną katarzizm, z rzuceniem jakiejś tam traumy, bo taka prawda, receptura psychologiczna się tutaj gdzieś w tym wszystkim ujawnia. A czym się Pozorne różni? Pozorne odchłanie, a może i niepozorne. Odchłanie się dostępuje za życie. W detektywie to bardzo właśnie widać, prawda? Te odchłanie są tu. Piekło jest tu, limbo jest tutaj i tak dalej. Te wszystkie. Przez piekle też. Wszystkie te kategorie, te Hadesy, Szeola i tak dalej, są tutaj. Nie po drugiej stronie e, świata materialnego. Czym się to z martwych wstanie, o którym Pan mówił, to ewangeliczne, chrześcijańskie, różni od hollywoodzkiego, że tak zapytam, ryzykownie może? To bardzo dobrze to jest A... pytanie, się cieszę, bo to jest n łatwe pytanie, w związku z tym nie będę musiał. To znaczy odpowiedź jest łatwa. Bo mówi pan o tym, że to hollywoodzkie jest takie sweet. Zastanawiam się na ile w samej idei. Ale jest też, też nie, jest, nie ma tego, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy jest zawsze zmartwychwstaniem absolutnie rzeczywistym ciele, nie pneumatycznym. To znaczy nadal się zmartwychwstaje w ciele podległym przemijaniu, cierpieniu i zgniliści. To jest wpisane w logikę życia, to, tak, to w znaczy. Niemy, Ta śmierć jest... nie jest prawdziwa w tym tak, sensie. Tak, tak, to jest właściwie y, rytuał oczyszczający, prawda? Y, to tak. Zwłaszcza, że płynie krew, który zawsze, y, która zawsze w takich na przykład płynie, na pewno płynie krew. Y, zadana no. jest męka, płynie krew, y, która jest zawsze takim płynem. Związanym z, jednak w tym wymiarze symbolicznym z, z kataryzją, która jest synonimem też tego, co duchowe, prawda? Ciało i krew w, tym, w tych semityzmach, w tych semickich wyrażeniach świętego Pawła oznacza całego człowieka. Ciało, czyli to. I tutaj mamy tę krew, która jest widzialną, namacalną, mnóstwo czerwonej farbki, prawda? Wydalają z siebie aktorzy. Pasja, pasja Mela Gibsona się Panu nie podobała. No bo to... myśli, ona się mieści w tym wszystkim. To znaczy powiem tak. Nie podobała mi się. Ja, yy, z rozmaitych względów. Choć podobno Jan Paweł II miał powiedzieć to apokryficzna wersja. A to, to taka? Że tak było. Ja przemilczę tę. Tą... <laughs> Oczywiście znam tę wersję. Yy, z... Przy czym źródłem jest y, op, nie tyle tutaj kanoniczna y, Ewangelia, nie tyle kanoniczne Ewangelie, ale zupełnie coś innego. Opowieści tej cudownej. Katarzyny Emerich. Blondynki spisane przez Brentano. Y, reportaże. Ona tam była, prawda? Y, 1800 lat po faktach była w tej przeniosła się w czasie i przestrzeni do i widziała to. No, naszykałem. tak, podoba mi się to słynne zdanie pewnego, pewnego autora o Katarzynie Emery. Widzę ją nagą, cudną blondynkę, rozpiętą, krzyżowaną na śniegu. <słyskł> <śleskł> w każdym razie, to, 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 to tak, no, może i widziała. Ja się nie chcę wd e, e, wdawać w dezowuowanie tych, tych wizjonerskich jej doświadczeń. Niemniej jednak tak naprawdę e, mamy jakieś dokumenty. E, jakieś dokumenty? Jednak ewangelie kanoniczne, trochę ewangelii apokryficznych, trochę archeologia. E, biblijna, tak zwana, nas e, może tam poprowadzić w tamtą stronę. No i powinniśmy e, nauczyć się to czytać. Wszrzemięźliwy no, jestem wobec jednak już bez ironii to mówiąc, wobec tego typu reportaż. No, Abel Gibson idzie za tym. E, popełniałem zresztą mnóstwo kardynalnych błędów natury historycznej, czy, czy takiej, którą rozumiejąc z wiedzą biblistyczną czy archeologiczną, z, też lekceważąc pewne fundamentalne praw. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Mianowicie, żeby martwych stanie było prawdziwe, prawdziwa musi być również męka i śmierć Jezusa. I prawdziwa musi być jego nieświadomość. To znaczy, on nie wie, co go spotka. On wierzy. Ta wiara jest niepewna, przesycona lękiem, niepewnością właśnie, goryczą, przeczuciem potwornego, może bezsensownego cierpienia, poczuciem absolutnego opuszczenia także przez Boga, przez ludzi, o go, no, wydaniem na pastwę nie tylko męki, ale bez wstydu pewnego, prawda, poniżenia strasznego. A tutaj Bóg nie może, jeśli z stanie być prawdziwe, czynić wyjątku. Czyli Jezus przeżywa to wszystko, czy jakikolwiek ukrzyżowany Żyd, albo niewolnik z powstania Spartakusa. To samo, nie różni się. Natomiast. Mel Gibson wyposaża go w pewność. Zawiesza też prawa fizyczne, prawda? Człowiek tak skatowany, jak u Mela Gibsona, nie poniesie pod... na szczyt 40-kilogramowej belki. Nie da rady, najzwyczajniej, prawda? <laughs> Więc... Zapewne Biczowa nie było. Zapewne, bolesne, straszne, ale jednak nie aż tak e, prawie zabójcze, jak jest to umara Gibsona. Nie na tyle, że żeby Jezus nie, nie mógł taszczyć tej potwornej belki. Bo to nie jest tak jak w tych najpowszechniejszych ikonach przesz przeszłości. Słupy stały na miejscu, te stylosy. Na Golgocie i skazańcy nieśli tylko poprzeczną belkę. To już się teraz pokazuje w kinie i tak dalej, kiedyś w starych obrazach i w starej ikonografii, także filmowej był to oczywiście cały krzyż. Profesor Zbigniew Mikołajko, nieustannie w studiu. Witam panownie. Raz jeszcze, dzień dobry. A jakieś cierpienie za tym stało? Nie no, mam nadzieję, że nie, choć pamiętam ten, w którejś naszej rozmowie wspomniał pan profesor o tym, jaki rodzaj śmierci jakoś tam jest przewidywany dla pana i nie było to... Takie młotem. Jakimś gigantycznym młotem, o pamiętam. Tak, jakiś łobuz. No to w katedrze 24 lipca, facet z młotem. Nie, nie, no to nie wracajmy do tego. Panie profesorze, mówiliśmy o śmierci, o zmartwychwstaniu. Trochę tak rozróżnialiśmy między zmartwychwstaniem hollywoodzkim a zmartwychwstaniem chrześcijańskim. Ja się zastanawiam cały czas, na ile. Sama ta struktura, w której po śmierci następuje zmartwychwstanie, jakoś też nie determinuje naszego sposobu postrzegania na przykład cierpienia w zachodniej kulturze. Bo mówi Pan o tym, że Jezus nie jest świadomy tego oczywiście, że umrze i nie jest... Znaczy nie jest świadomy um, tego, że jest zmartwychwstanie. Nie ma pewności. Nie ma tej pewności. No ale my obcując... Ma nadzieję, ma taką wiarę, ale to zupełnie co innego. Ale my obcując już z tym przekazem oczywiście wiemy, co nastąpi po piątku, że przyjdzie niedziela i że zmartwychwstanie nastąpi. Zastanawiam się, czy to nie jest taki bardzo głęboki, głęboko wmontowany, niejako archetypowy obraz, Cierpienia, sensowności cierpienia, właśnie tego, że cierpienie może być czymś, co będzie nas wzmacniało, co ostatecznie doprowadzi do jakiegoś zwycięstwa nad, nad tą no, koszmarną rzeczywistością cierpienia, śmierci, itd. Czy ten. Schemat po prostu nie jest tak, tak mocno bo... wmontowany w kulturę, że gdzieś tam nami nawiguje, nawet jeżeli w formach karykaturalnych się przejawia, tak jak pan powiedział w tych hollywoodzkich produkcjach. Ale czy gdzieś głębiej też on nie jest obecny? Ja może... myślę, że on jest właściwie obecny od zawsze, prawda? To niekoniecznie w obrazach zmartwychwstania, ale chociażby w obrazach wyrażających jakieś wizje życia pośmiertnego, prawda? Przy czym z, także w y, takich obrazach, w których y, zdarza się niektórym powrócić ze świata zmarłych do końca, albo nie, prawda? Mite Orfeuszu i Eurydyce chociażby, czy też wkroczenie Gilgamesza w zaświaty, albo, y, albo Odyseusza, y, karmienie y, umarłych posoką, żeby usłyszeć, prawda? Przywrócenie do pewnego stopnia istnienia. Prawda? Umarli są niecałkiem umarli. Nie wszyscy umrę Choracego tutaj ma ten szczególny. Choracy lokuje to oczywiście w przetrwaniu w dziele. Natomiast e, e, natomiast wiary religijne to nie wszystek lokują. Lokują po drugiej stronie śmierci, jak gdyby. Opowieść o zmartwychwstaniu jest opowieścią przede wszystkim o nadziei. W związku z tym, ta nadzieja jest ubrana w takie obrazy, jakich chce aktualna kultura. Aktualna, obecna nasza kultura chce, żebyśmy byli zdrowi, piękni, jedli pietruszkę, nie jedli mięsa i tak dalej, uprawiali jogging. Wyobrażam sobie prawda, obraz taki hollywoodzki, w którym Chrystus zrywa się i zaczyna biegać w trampkach. To przepraszam, bo doprowadziłem do karykatury pewnej. To co się dzieje u Mela Gibsona, ale to tak jest. Ten jego zmartwychwstały Chrystus to jest właściwie facet, który mógłby nałożyć dres. Prawda? Z słuchawki na uszy i, i uprawiać jogging. Ech, a przynajmniej uprawiać kickboxing. Ech, ot, i, I tym sposobem walczyć z szatanem. Prawda? To jest cała chmara tych produkcji hollywoodzkich, w których anioły i, i upadłe anioły nieupadłe walczą ze sobą na jakieś... Ech, no to właśnie jak bohaterowie komiksów. No ja przypominam sobie, zawsze w takim kontekście przypomina mi się film... No film o Noem jest tak zrobiony, ten, który... To no właśnie, film o Noem jeszcze niestety nie widziałem, ale jest taki film... Ja też nie, ale opowiadano mi to właśnie o takich właśnie złych demonach, które przypominają trole z Władcy Pierścieni tak, 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 tak. Jest taki właśnie... film z Arnoldem Schwarzeneggerem i Gabrielem Bernem nazywa się End of Days. Koniec dni chyba taki tak. był polski tytuł i tam Arnold Schwarzenegger, policjant z Los Angeles, ale z mocnym pionem moralnym, walczy z szatanem przy pomocy karabinu maszynowego no, po prostu. Takie, I to takie... skutecznie. O. Wszystko jest dobre na szatana. <laughs> Także, no chociażby to coś, co zostało sfilmowane jako dziewiąte wrota, tak? 9 tak. według powieści Lubdima, Rever, pres revertiego. No tamten, ta kobieta upadła, anioł, która towarzyszy głównemu bohaterowi, uprawia z nim seks. No, te rzeczy, jesteśmy w tej przestrzeni, w której za wszelką cenę. No, to ciekawe zjawisko. Tamten świat przenosi się to jest odwrotny proces. Odwrócenie pewnej. Od, odwrotny do, od dotychczasowego biegu schrystianizowanej kultury. Kultura schrystianizowana, kultura przenosiła ciężar istnienia na tamtą stronę. E, poza śmierć, prawda? Natomiast kultura naszych czasów zaświaty przenosi w obszar naszego świata. Obszar empirycznego doświadczenia Empirycznego istnienia, cielesnego istnienia, prawda? To jest ten proces. Nasza wyobraźnia zmieniła kierunek. I nasza nadzieja w związku z tym zmieniła kierunek. Nie chodzi już w tej chwili o to, żeby mieć wieczne, szczęśliwe życie tam, gdzieś tam w tej niepewności poza, poza śmiercią, ale żeby mieć tu. I móc kupować coraz to nowe samochody i jeździć na coraz to nowe Wyspy Szczęśliwe, ale takie z hotelami, basenami i pinakoladą, pitą przez słomkę. Prawda? Bo właśnie to jest wizja zbawienia, która się tutaj rysuje. Zbawienie tak, ale tu i pod warunkiem, że będę miał samochód ze złotymi klamkami, duży basen i, i, tak, dalej, i tak dalej. To wszystko o czym? I zdrowe ciało, prawda? Zdrowe, wysportowane, wyjogingowane ciało. Ja myślę, że to bardzo radykalny proces. Chociaż niedostrzegalnie, no bo oczywiście. Jakie mogą być konsekwencje tego przesterowania, czy... tej zmiany wektorów, o której Pan mówi? Jakaś depresja kulturowa. Jakaś depresja kulturowa, no przecież wiadomo, że tego typu nadzieje na życie wieczne tu, nie spełnią się. Nie, nie mogą się spełnić. Wszyscy jesteśmy śmiertelni. Oczywiście jest taki zabieg zakrywania, w związku z tym śmierci, wypierania. On jest temu podporządkowany, żeby nie, nie zabrać tej, tej wyobraźni, yy, wizji życia wiecznego w ciele. To się gdzieś zresztą zaczyna w dość takich w szczególnych momentach w epoce romantyzmu. <grym> na, kiedy he, Ja to też cytowałem. Bardzo fascynująca epocha, kiedy Hebel w dziennikach pisze o człowieku, którego narzeczona umarła. On pracuje, to pomysł ma być na nowelę dramat, on pracuje nad eliksirem życia, wynajduje go, jest noc i burza, wychodzi na zewnątrz i wylewa. Odrzuca ideę zmartwychwstania, minna później, udrakuje. W powieści Bram Stokera Dracula, Dracula mówi o, o tym, że, że choćby za cenę prawda, niedoznania życia wiecznego, ona wybawi świat od obecności wampira. Zresztą właśnie ten, wtedy rodzi się wampir nowoczesny. Prawda? Wtedy rodzą się pomysły na Frankensteina praktykowanej przez medycynę i przez literaturę, prawda? Wampir Polidoriego to przecież dzieło lekarza medycyny zrodzone tej samej tego samego deszczowego lata, w tym samym dniu, w którym naszkicowany został pomysł Frankenstein, w tej samej Wili Diodati, oni tam się zabawiali snuciem wyobrażeń. Różne eksperymenty z prądem na wisielcach, prawda? W przekonaniu że część obserwatorów, część medyków jest przekonana, że taki płaskatany prądem na oczach publicznych wisielec, przestępca, ożył rzeczywiście. I w związku z tym albo go trzeba powiesić ponownie, albo też wychować w duchu moralnym i ożenić, bo koncepcje są różne. Robią to poważni uczeni, na oczach poważnych dżentelmenów, prawników, lekarzy, studentów medycyny, i tak dalej. Bo nie wszystkich się wpuszcza na te pokazy, tylko dorosłych, wykształconych, zajmujących odpowiednią pozycję w społeczeństwie mężczyzn. No więc <śmety> <śmety> to są rzeczy niesamowite. Gdzieś tam się rozpoczyna taka idea w która wyraża nie wiarę w zmartwychwstanie duchowe, a wiarę w możliwość wiecznego życia w ciele. Tutaj e, e, zostaje rzucone wyzwanie, oczywiście takie szaleńcze. Kuba Rozprówacz moim zdaniem jest kimś, kto rzuca, ja go nazywam pierwszym człowiekiem ponowoczesnym. No tej nowoczesnemu pomysłowi na życie wieczne Rzuca, rzuca wyzwanie. Prawda? Skuteczne. Skuteczne. Jest, jest potworem, jest szatanem tego świata nowoczesnego. On już po, no, pokazuje, pokazuje że, 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 żeby się nie łudzić. W tak drastyczny sposób. Dokonując tych anatomii potwornych. Mm -hmm. y no i to wszystko, krótko mówiąc, to jest XIX-wieczny scenariusz, te xix scenariusze, wszystkie zostały rzucone, spotęgowane rzucone w kulturę naszego czasu i spotęgowane. Mamy środki techniczne lepsze, y obrazowania niż, niż miał wiek xix Chociaż czy ja wiem, czy ja wiem. No. Mary obrazów. Kanoniczne wspaniałe teksty, którymi się nasładzam. Stevensony różne, złodzieje, zwłoki, i tak dalej. Tak dalej. Nie tylko to zresztą. Odchłań jest tu. A kiedy Jezus tam wstępuje do tej odchłanie. Wielką sobotę. Kiedy On tam idzie, to nie. Ten świat przychodzi. Tutaj, jak to, to pan mówił, w tej tak. współczesnej kulturze, tylko on się tam wybiera zgodnie z tym kierunkiem mitycznym czy mitologicznym, tak. o którym pan Ale mówił. To, to też późno się to, to mm. wyobrażenie zjawi. Jest pewien paradoks. Kościoły wschodnie, prawosławne na przykład, tak mocno z tym świę świętują, świętują to zejście Chrystusa do otchłani. Ale one nie znają symbolu składu apostolskiego i tego czwartego wersetu, od którego zaczęliśmy o stąpieniu. A jednak mają w sobie tę wiarę. Co więcej, jak prawda, historycy zbadali hmm, tę wiarę w stąpienie Chrystusa, do tłani, to okazuje się, że, że ona zaczę, że ją zaczęto budować bardzo późno. To Cezary Zarol, który zmarł gdzieś powie, VI wiek, wieku, na początku VI wieku jako pierwszy taką ideę e, rosnął. Bo najstarsze teksty chrześcijańskie, na przykład święty Ignacy Antiocheński w początku II wieku, to szósty bodajże rok, e, powiada, że Chrystus w, w, do, dokonał zmartwychwstania wobec ziemi, piekieł. I nie, nie, I nie wobec, ale nie, nie poprzez wstąpienie. Oczywiście kultura apokryficzna, no. kultura popularna, bo apokryfy, y, pomijając te doktrynalne, apokryfy chrześcijańskie, których z, z cała chmara, zaspokajające y, ciekawość ludu co do rozmaitych spraw, no to w, chciałoby się powiedzieć, zieją obrazami, które się odnoszą do, do tego wstąpienia do, do to są obrazami piekieł o wiele bardziej są fascynujące. Prawda? Kiedy się wylicza na przykład 18 tysięcy albo tam 36 tysięcy rodzajów męk piekielnych. Kiedy Hades z szatanem wyzywają się takim trywialnym językiem, bo ja wiem, hulaków jakiś czy, czy przekupek. Żarłoku przeklęty mówi jeden do drugiego. To są fajowe rzeczy. Ja, ja to lubię. Ta, ta trzecia część Ewangelii Nikodema, która bywa, pojawia się właśnie szóstego VI wieku, chyba jako tekst osobny pod różnymi tytułami. Ona krążyła w ówczesnej kulturze i służyła pisarzom. No Dante prawda, czytał apokryfy. Zachłannie to mamy tego świadectwa. Ale też yy, yy, dzieją się rzeczy z tą otchłanią różne, prawda? Ja pisałem o tym te, w tym tekście, który yy, Pan przywołał zniosły kas przed yy, yy, czterech, 5 lat, prawda? Czterech. Czterech. Yy, bo te otchłanie mają. To nie jest jedna odchłań, prawda? Jest to Limbo Sprawiedliwych, czy tych świętych mężów Izraela, od Adama poczynając, którzy nie doświadczyli obecności patriarchów, prawda? No Jakub, Izak i tak dalej, Abraham, którzy nie doświadczyli, nie mogli być z racji. Chronologicznych czy historycznych, świadkami przyjścia Chrystusa. To jest ich. No ale mężowie sprawiedliwi ze świata pogańskiego, z antyku greckiego, tak ważnego dla chrześcijaństwa zachodu. No więc Dante oczywiście wypełnia przedpiekle. Tymi osobami bardzo bardzo mocno są literaci, filozofowie. Nie wszyscy, bo niektórzy z rozmaitych. Innych racji wpadają do, 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 do kręgów piekielnych, już tych właściwych. Wergiliusz, przewodnik e, Dantego po piekle i w końcu, e, jest mieszkańcem przez piekle. Później jest to coś, co dzisiejszego chrześcijanina przeraża najbardziej, to znaczy odkłoni odchłań dzieci nieuchrzczonych, prawda? Zmarłych gdzieś w połogu, czy oddanych aborcji, zabitych w łonie matki. Takich, które nie doznały chrztu. Dawnych chrześcijan, ja o tym właśnie pisałem, to nie przerażało ta otchłań winionych, bo dzieci nie były tymi szczególnie wyrożnionymi witami. A nowoczesna wrażliwość, która buduje dzieciństwo jako szczególny wymagający szczególnej troski, kurateli, wrażliwości, obszar człowieczeństwa, wybrany obszar człowieczeństwa, no, mocno się sprzeciwia. No. Także Jan Paweł II, który e, święty Tomasz mógł widzieć, prawda, nie, mówi, nie mówił o cierpieniach tych dzieci, e, mówił tylko o doskonałości naturalnej, którą będą, ale nie będą doznawały obecności Boga czy szczęśliwości zupełnej. Na tym to ta odchłań e, dziesiąteczek. Ale już Jan Paweł II nie godzi się na tego typu e, tego typu e, 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 s, sytuacji. Prawda? Na tego typu karę bo zaczął, prawda? Niezawiniona wina, odebranie szczęśliwości. E, czyli jest tak. A gdzieś jest to jeszcze problem czyścia, który w katolicyzmie jest. No więc, z dwa limba, trzy. Piekło właściwe. Czyściec, który zresztą jest utkany, jak pokazuje to wielka książka zmarłego niedawno Rzakale na Narodziny czyścia, obrazy czyszca są utkane ze strzępów. Różnych obrazów piekiew przeniesione tam. Późno, bo. Cała ogromna e, przestrzeń. Maginarium chrześcijaństwa. O piekle jeszcze e, kiedyś porozmawiasz, tak, panie profesorze. Zwłaszcza, że, 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 że zapewne. Ale pan, dobra, porozmawiamy pod warunkiem, że pan mnie zapewni, że tam nie będzie zimno. Dobrze, zapewniam, zapewniam panie profesorze. O tym porozmawiamy ja my... na pewno. Bardzo dziękuję, profesor. Ja również dziękuję Zbigniew, Mikołajko, serdecznie. Instytut Filozofii i Socjologii Wszystkiego Polskiej dobrego, Akademii. mili państwo. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a moimi państwa gościem jest Jarosław Makowski, teolog, filozof, szef Instytutu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Żyjemy w egoistycznej kulturze. No, niewątpliwie nie jest to kultura wspólnotowa, nie jest to kultura kooperacyjna, nie jest to kultura, w której stwierdzenie, działamy razem, współpracujemy, byłoby mottem naszego życia. Więc rzeczywiście, szczególnie w Polsce, wydaje się, że kultura egoistyczna, bym nawet rzekł czasami narcystyczna, wiedzie zdecydowany prym. Przejawia się to w takim oto myśleniu, że to, co dzieje się najbliżej nas, jest w polu naszego zainteresowania. To, co dzieje się po, poza naszą zagrodą, prawda, czy poza sferą spraw, które dotyczą mnie bezpośrednio, w zasadzie przejawiamy absolutny dezinteres. Nie, nie interesujemy się tym, zdradzamy obojętność. Stąd w Polsce tak wiele przypadków. Właśnie sytuacji, w których nie wiem, przez ścianę dzieją się różne złe rzeczy, na przykład matka czy rodzice maltretują dziecko, i my jakby wiemy o tym, ale no, mówimy, to nie nasza sprawa. Więc rzeczywiście mamy do czynienia z kulturą egoizmu i kulturą obojętności, która dla wspólnego życia, dla dobrego życia i przyzwoitego życia społecznego jest absolutnie zabójcza. To jest trochę taka legendarna polska cecha, no to właśnie skoncentrowanie na sobie, takie niewtrącanie nie się, obojętność. We wszystkich badaniach opinii społecznej i wszystkich takich socjologicznych badaniach, na przykład prowadzonych na terenie krajów europejskich, Polacy zawsze w czołówce takich ludzi nieskłonnych do współdziałania czy do takich odruchów wspólnotowych występują. Zastanawiam się, skąd ta szczególnie polska egoistyczność, skąd ten szczególnie polski egoizm się bierze. To jest rzeczywiście zdumiewające i daje do myślenia. W kraju, w którym powstała, jakby nie było Solidarność. No właśnie. I to Solidarność przyczyniła się ostatecznie do upadku muru berlińskiego i do odesłania na śmietnik historii tego dwubiegunowego podziału świata i przede wszystkim podziału Europy. Więc rzeczywiście sam zachodzę w głowę, jak to jest możliwo, możliwe, że Solidarność, która sprowadza się do przeświadczenia, że jeden drugiego brzemiona ma nosić, że Solidarność to zawsze znaczy jeden z drugim, a nie jeden Przeciw drugiemu, która dała nam tyle dobrego: dała nam wolność, godność, dała nam wolny rynek, pewnie do którego za chwilę wrócimy. Dziś absolutnie jest w defensywie. Z drugiej jednak strony, kryzys ekonomiczny, który wybuchł w 2008 roku, kiedy to słynny Bank Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych upadł, sprawił, że. Doszliśmy, czy dochodzimy powoli, czy dobija się do naszej świadomości przekonanie, że ostatecznie tylko i wyłącznie przy współudziale, współpracy, w kooperatywie jesteśmy w stanie przezwyciężać kryzysy. Więc powiedziałbym tak, kiedy wiedzie nam się dobrze, kiedy jakby wszystko układa się fajnie, jesteśmy egoistami i narcyzmami. W momencie, kiedy przychodzi jakiś, jakiegoś rodzaju kryzys, to wtedy nagle zdradzamy ten wątek wspólnotowy i, tego, i tej chęci bycia razem. Są też takie przysłowiowe już historyczne przykłady jednoczenia się Polaków także po 1989 roku. Myślę, nie wiem, o śmierci Jana Pawła II na przykład, albo o katastrofie smoleńskiej, kiedy pamiętam 10 kwietnia 2010 roku, kiedy wszyscy wylegli na ulicę tego dnia wieczorem i w zasadzie nie czuło się tego antagonizmu, który dopiero potem się obudził i rozorał polską scenę polityczną i polskie społeczeństwo w stopniu bezprecedensowym, jak mi się wydaje, przynajmniej właśnie po 1989 roku. Ale coś jest takiego w tym takim odruchu do bycia razem, Wobec pewnych zdarzeń, które w jakiś sposób zazwyczaj klęsk, tak się, tak się składa, które dają nam takie poczucie jedności. I rzeczywiście wtedy to jest, wygląda bardzo spektakularnie. Potrafimy niezwykle, niezwykłe wrażenie robić także na przyjezdnych, którzy opowiadają o tym, jak, jak ogromne wrażenie na nich wywołała jakaś taka polska zdolność do konsolidacji, do wspólnego, właśnie wspólnotowego przeżywania pewnych zdarzeń. No i to bardzo szybko jakoś mija. To, to trochę też jest taka narcystyczna cecha, że, że się tak. Strasznie egzaltujemy i potrafimy się tak na chwilę jakoś upoić tą wspólnotowością, a później to dosyć szybko się wszystko jakoś rozpuszcza. To jest Solidarność od święta, czy też wspólnotowość od święta. I tutaj rzeczywiście my jesteśmy absolutnie święci, dobrzy, świetni. I nawet bym rzekł, że robimy to na zasadzie, a niech nas zobaczą, niech, zoba, niech zobaczą, że potrafimy stworzyć wspólnotę. Ale święto ma to do siebie, że. Trwa krótko, czy nawet bardzo krótko. I potem przychodzi to, co pan redaktor nazwał, że, że, że to się gdzieś rozpływa, że to bardzo szybko niknie w codzienności. Sęk w tym, że nie sztuką jest budować solidarność od święta. Sztuka polega na tym, by budować solidarność w codzienności. To jest właśnie istota rzeczy i po tym poznaje się dobre społeczeństwo. Nie po tym, że ono jest solidarne od święta, ale po tym, że ono jest solidarne każdego dnia. I tutaj rzeczywiście mamy dużo jeszcze do zrobienia. Diagnoza społeczna, którą przedstawił kilka miesięcy temu profesor Czapiński, absolutnie pokazuje, że mamy deficyt solidarności, właśnie deficyt współpracy i za tym idzie teza formułowana przez autorów diagnozy, że w zasadzie nie będzie kolejnego kroku modernizacyjnego bez tego kapitału społecznego, jakim jest jednak zbudowanie przyzwoitego społeczeństwa. No, nam naprawdę udaje się, mam takie wrażenie, mimo wielu tr trudności, żeby była jasność, budować drogi, dworce, wylewać ten beton, stal. Natomiast to, co jest kluczowe, to. To, że nie udaje nam się budować dobrego społeczeństwa. I rzeczywiście dziś, gdyby pojawił się polityk, który powiedziałby, czy znalazł klucz do drzwi, który otwiera i mówisz, o to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie się buduje dobre społeczeństwo, no byłby na miarę męża stanu. Na, na dzień dzisiejszy chyba nikogo takiego w polityce polskiej ani w życiu społecznym nie widać. Jedni upatrywali tej, no takiej, no powiedz powiedzmy, w pewnym stopniu takiej demoralizacji ku egoizmowi polskiego społeczeństwa w czasach PRL-u posługując się terminem homo sovieticus na przykład jak ksiądz Józef Tischner, ale inni sięgają jeszcze głębiej i szukają tego źródła na przykład w czasach polski w czasach chłopów państwowych i tego wszystkiego co tam się wydarzyło, wskazując że my potomkami tych chłopów państwowych przecież jesteśmy. Gdzie pan by szukał tego źródła? Myślę, że w obu tych źródłach jakby z nich wyrastamy i nimi się karmimy. I one niestety dziś dają o sobie znać i przy każdej właśnie nadarzającej się okazji, kiedy trzeba budować właśnie wspólnotę, wychodzą. Dla mnie rzeczywiście jest tragiczne to, że Ludzie nie uświadamiają sobie prostej, w gruncie rzeczy, prawdy, że tam, gdzie ze sobą współpracujemy, wszyscy na tym korzystamy. Tam, gdzie w sposób niemądry, głupi ze sobą rywalizujemy, wszyscy na tym tracimy. Oczywiście ja bym dodał jeszcze trzeci element, czy trzecie źródło tego, tej niechęci do wspólnoty, to jest to, co stało się po 1989 roku i przyjęcie neoliberalnych dogmatów, jeżeli idzie o życie ekonomiczne i gospodarcze. A czy znaczy w Polsce rzeczywiście udało się stworzyć genialnych konsumentów, natomiast nie udało się stworzyć dobrych obywateli? I nie ma dobrej wspólnoty bez dobrych obywateli, za to jest dobrze funkcjonujący kapitalizm i konsumpcjonizm, ponieważ właśnie mamy dobrych konsumentów. Wydaje mi się, że to rzeczywiście ten, 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 ten paradygmat mówiący o tym, że e, liczę się ja, że ja jestem najważniejszy i że e, mogę sobie ułożyć szczęśliwe życie. Nawet wtedy, gdy wokół mnie ludzie będą nieszczęśliwi, szczęśliwi, mocno wbił się w polską świadomość, prawda? Co więcej, to, że ja sobie to życie układam i że mi się wiedzie, a innym się nie wiedzie, to też daje mi asum do wartościowania tych innych, no bo przecież skoro mnie się wiedzie, to znaczy, że jestem mądrzejszy, sprawniejszy, bardziej pracowity, a ci dookoła, no to pewnie darmo zjady. Oglądał pan słynną rozmowę Żebroskiego, Michała Żebroskiego z Pawłem Demirskim, i tam Żebroski trochę zaprezentował taki punkt widzenia, który właśnie się sprowadza do tego, że ja tutaj zrobiłem to, ja tamto, i kto mi to dał? Przecież nikt mi tego nie dał, ja to sobie sam wypracowałem. Nikt mu oczywiście nie odbiera tego, że sobie to sam wypracował, no ale też pewna świadomość tego, że w takim, a nie innym miejscu się z takimi, a nie innymi warunkami urodził, i akurat takiego spotkały w życiu zdarzenia. No, by się trochę przydała, żeby zrelatywizować to, tą pochwałę wszystkiego, co po transformacji się wydarzyło. Dwie rzeczy. Pierwsza to ta nowa klasa średnia, która się w Polsce cały czas jeszcze tworzy, rzeczywiście ona buduje swój status społeczny poprzez na przykład posiadanie rozmaitego rodzaju mniejszych bądź większych gadżetów, prawda, A czy posiadanie domu pod miastem to jest jeden z tych gadżetów dobrego auta, prawda? Albo mieszkania w zamkniętym osiedlu z parkingiem podziemnym, do którego się wjeżdża i potem wynosi siaty z zakupami. To jest jakby pierwszy moment, taki konsumpcyjny, gdzie rzeczywiście o, o, o moim statusie świadczy to, co posiadam i w jakim otoczeniu funkcjonuję. Drugi element, który tutaj, także w tej rozmowie Którą pan redaktor przytoczył, wyszedł, jest taki, że kiedy osiągam sukces, to też jest jeden z przymiotów polskiej nowej klasy średniej, powiadam tak. To jest efekt mojej ciężkiej pracy, tego, że jestem zdolny, tego, że jestem przebojowy, tego, że krótko mówiąc, jestem świetny. I wszystko, co osiągnąłem, sukces, jaki udało mi się zdobyć, to jest moja. I tylko moja zasługa. Podczas gdy, jeżeli powinien ci się noga, jeżeli ci się coś nie uda, biznes upadnie, nie skończysz studiów, to nie mówisz, że to jest twoja wina, bo okazałeś się mało zdolny, tylko to jest wina państwa, systemu, w którym funkcjonujemy, że to jest wina społeczeństwa, ponieważ jest zawistne i tak dalej. Krótko mówiąc, prywatyzujemy sukces. I uspołeczniamy klęskę. To jest absolutnie coś, co wydaje mi się w Polakach zostało wpojone właśnie poprzez ten sposób myślenia neoliberalnego podejścia do sukcesu gospodarki, do, krótko mówiąc, też antropologii, prawda? Bo za tym de facto kryje się pewne przeświadczenie czy przekonanie filozoficzne, tak? że sukces jest zawsze moją zasługą, porażka jest zawsze klęską tego, że Złe jest otoczenie. I szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy nie wiem, czy w krótkiej perspektywie da się ten trend odwrócić. To znaczy, żeby powiedzieć ludziom, czy żeby ludzie sobie uświadomili, że sukces nie jest tylko i wyłącznie Twoją zasługą. Że zacytuję amerykańską polityczkę Elizabeth Warren, która teraz jest senatorem ze stanu Massachusetts, która Używała języka socjaldemokracji niemalże skandynawskiej i zdobyła w Stanach Zjednoczonych fotel senatora, kiedy wprost mówiła, że to, że Twój sukces jest wynikiem tego, że chodziłeś do szkoły, gdzie byli nauczyciele, którzy przekazali Ci wiedzę, że jeździłeś po drogach, które ktoś zbudował, że chodziłeś do teatrów, w których grali świetni aktorzy i tak dalej. Krótko mówiąc, na Twój sukces pracowało dziesiątki osób. I warto jest pomyśleć, czy teraz nie powinieneś oddać części swojego sukcesu, swoich talentów, także innym. Dobrze by było, że polska nowa klasa średnia, która jest warunkiem stabilności, ja tutaj się zgadzam z tymi, którzy uważają, że to jest jakiś element stabilizujący życie społeczne, zaczęła trochę myśleć bardziej w logice właśnie solidarności, a nie tylko takiego partykularnego egoizmu. W Stanach Zjednoczonych to jest taka retoryka, którą pan przytoczył, która z jednej strony uderza w ten mit self-made mena amerykański, klasyczny, którego naleciałości myślę w takiej właśnie karykaturalnej formie trochę mamy w tym przekonaniu nowej klasy średniej polskiej, że tylko ona. Za swój sukces odpowiada, za porażki odpowiadają inni. No ale jeszcze ta, ta, ta retoryka przy okazji z jednej strony w ten mit self-made mana uderza, ale z drugiej strony trafia na taki podatny grunt, bo to też jest mówienie o Ameryce, która jest naszym wspólnym domem i tutaj wszyscy razem na nią pracujemy i tak dalej. Chyba tego etosu w Polsce tak silnie nie ma. Znaczy, też jesteśmy oczywiście bardzo patriotyczni, przywiązani do flag, do e, idei narodu polskiego, cierpiącego, etc. Natomiast chyba tego typu rozumienia takiego nowoczesnego, Patriotyzmu też nie jest za wiele w Polsce. Nie ma i myślę, że jest to problem no, w dużym stopniu edukacyjny. No. Zobaczmy, o ile udało się wmówić Polakom, że właśnie sukces zależy tylko i wyłącznie od nich. I niewątpliwie jest to sukces neoliberalnej e, e, tradycji tutaj form. W, Przedstawionej i propagowanej przez takie postacie jak profesor Laszek Balcerowicz. Jeżeli to się udało, to być może można, jakby, zbudować drugą nogę, czy też powiedzieć: Słuchajcie, ważna jest także współpraca. Tylko do tego trzeba by było zaangażować cały system edukacyjny, który pokazywałby, że warto współpracować ze sobą, że współpraca także przynosi korzyści, ale także przynosi radość. No, w końcu wydaje mi się, że najciekawsze z punktu widzenia także ludzkiego nie są pieniądze konsumpcja, tylko drugi człowiek. No to, to to jakby w relacji spełnia się dobre życie, tak? Spełnia się to, co zwykliśmy określać mianem przyzwoitości ludzkiej. Znaczy właśnie w odniesieniu do drugiego człowieka i jak traktujesz drugiego człowieka. Więc Trzeba by było post... Postawić na system edukacyjny. W Polsce mamy tak, że z jednej strony uczymy przedsiębiorczości, a więc kasa, a z drugiej strony mamy Boga, prawda? Czyli uczymy katechezy. Chciałbym, żeby tak jak uczymy przedsiębiorczości czy katechezy, była mocno obecna w wychowaniu i w edukacji nauka dotycząca tego, czym jest obywatelstwo. Co to znaczy być dobrym obywatelem, prawda? I co to znaczy. Budować dobre społeczeństwo. Lubię powtarzać, bodajże za Zygmuntem Baumanem, który kiedyś pytałem właśnie pana profesora co to znaczy, że, że społeczeństwo może powiedzieć o sobie, że jest dobre. I wtedy Bauman mi odpowiedział krótko i lapidarnie, ale strasznie cenne, że dobre społeczeństwo to jest takie społeczeństwo, które myśli o sobie, że nie jest dość dobre. A więc, że ma pewne rzeczy, zadania jeszcze do wykonania. To w duchu papera. Trochę. Tak, że nie wykonaliśmy jeszcze, że nie zastygamy w sukcesie, że oto już nam się udało zbudować dobre społeczeństwo. Nie, bo zawsze można coś poprawić. Zawsze można zrobić coś, co sprawi, że, będziemy lepiej, że będzie nam się lepiej, mm, lepiej żyło. I e, chciałbym, żeby Polacy myśleli o sobie, właśnie czasami, że, że wciąż nie są dość dobrzy, tak? e, że jeszcze mają e, pewne zadania e, do wykonania. Jesteśmy na kilka dni przed kanonizacją Jana Pawła II, który dla dużej czy większej części Polegi Polaków jest ważnym autorytetem i e, ważnym e, Człowiekiem. W związku z tym chcę przytoczyć jego słowa, który to Jan Paweł II powiadał, że nawet gdyby od was nie wymagano, to powinniście sami od siebie wymagać. I dobrze by było, żeby duża część katoliczek i katolików wzięła sobie to po prostu do serca, że nawet jeżeli się od nich nie wymaga, to powinniśmy wymagać sami od siebie właśnie, szczególnie jeżeli idzie o budowę dobrego i przyzwoitego społeczeństwa. No właściwie wszystkie chyba religie mówią o tym, że taką znaczy, czy głoszą taką postawę odejścia od ego, odejścia od egoizmu, koncentracji na innym człowieku. Absolutnie. I ta solidarność jest wpisana, szczególnie w ten nurt katolicyzmu polskiego, bo ostatecznie przypomnijmy, że to Józef Tischner napisał etykę solidarności, która się stała właśnie takim manifestem dla. Intelektualnej lewicy dla robotników, pokazującym, że tylko właśnie w kooperatywie, we współpracy możemy sprawić, no, że te mury, które wydawały nam się absolutnie nie do obalenia, zostaną obalone i to w sposób pokojowy, prawda? To jest ta siła bezsilnych, cytując inny wielki autorytet Wacława Havla, który jednak polega na tym, że rodzi się jakiś rodzaj więzi, rodzi się jakiś rodzaj współpracy, jakiś taki, takiego niewidzialnego poczucia właśnie współodpowiedzialności za siebie. I to jest druzgocące, że to przychodzi w momencie kryzysu. Natomiast kiedy przychodzi dużo łatwiejszy w zasadzie do realizacji sposób życia, jest to odstawione na bok. Czasami mam wrażenie, że powinniśmy życzyć sobie, żebyśmy byli ciągle w kryzysie, to wtedy Solidarność byłaby obecna w naszych relacjach międzyludzkich. Niewątpliwie jestem przekonany, że gdyby idea Solidarności była w większym stopniu obecna w świadomości społecznej i w relacjach międzyludzkich. Dziś bylibyśmy dużo lepszym po prostu społeczeństwem. Tomasz Stawiszyński, przy mikrofonie. W studiu cały czas Jarosław Makowski, teolog, filozof, szef Instytutu Obywatelskiego. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Dotarliśmy do religijności, religii przesłania chrześcijańskiego przeciw egoizmowi właśnie. Pomówmy trochę o tym antyegoistycznym ładunku zawartym w Ewangelii. Co takiego robi Jezus, co właśnie w ego jest wycelowane? No, wydaje się, że cała Ewangelia de facto jest traktatem o antyegoistycznym nastawieniu i postawie. Znaczy Jezus przychodzi, aby pokazać, że prawdziwe życie, czy też dobre życie, na, na, jest wtedy i tylko wtedy, kiedy mm, działasz na rzecz drugiego. W Biblii mamy trzy figury: to jest śrota, wdowa i obcokrajowiec. To są trzy figury na. Osoby wykluczone, zepchnięte na margines, nie mające głosu. I Jezus, czy też opowieść, którą on mm, uskutecznia w Ewangeliach, którą nam przekazuje, jest wołaniem o sprawiedliwość i włączenie do grona wspólnoty właśnie tych, którzy z tejże wspólnoty są wypchnięci. Więc. Yy, Rzeczywiście Jezus powiada swoim uczniom, nie sztuką jest być kimś, de facto sztuką jest być nikim. Znaczy, w tym sensie, że stawiasz na pierwszym miejscu dobro drugiego, a nie swoje. No, przypomnijmy sobie te frazę, jeżeli ktoś prosi cię, żebyś szedł z Nim 7 kroków i 77, jeżeli prosi cię o koszulę, oddaj mu sukno, prawda? To jest jakby logika kompletnej nieasymetryczności. Logika, w której drugi de facto jest ważniejszy niż ty, czy też zachęta do tego, żeby drugi był ważniejszy niż ty. No, cudowne z punktu widzenia, nieważne czy religijnego czy świeckiego, ale kazanie na górze, prawda? I cała seria tych błogosławieni, ci, którzy, prawda, są pokorni, służebni, cetera, jest uderzeniem właśnie w, tą, w, w egoizm, który no, jest z punktu widzenia. Człowieka, niewątpliwie mu najbliższy. Jakby w naturalny sposób, pierwszy rodzaj troski, który zdradzamy, to jest troska o nas samych, a nie o drugich. Patrząc po efektach, które przynosi opowieść Jezusowa o trosce o drugiego, wydaje się, że to jest cały czas opowieść, która jest przed nami. No, Pytanie... to chciałem zapytać właśnie tak. No, że ona się jednak staje, oczywiście nie w stu procentach, ale staje się później no, takim orężem e, mocy wpisana zostaje w retorykę mocy i w taką właśnie retorykę dominacji, panowania i to w takim powiedziałbym czysto faktograficzno-historyczno-politycznym sensie, kiedy popatrzymy na dzieje chrześcijaństwa czy cywilizacji chrześcijańskiej, ale też nawet dzisiaj, kiedy słyszymy czasami różne przekazy ze strony tak dostojników kościelnych, jak i nie wiem, przyznających się do katolicyzmu myślicieli, działaczy społecznych, publicystów etc., to często mamy jednak retorykę mocy, retorykę wykluczenia właśnie, która przecież jako yy, no, znaczy po, podawana jest jako chrześcijańska, a kiedy się przyjrzymy od tej strony, o którym Pan mówi Ewangelii, no to nie znajdziemy tam nawet śladu czegoś takiego. To trochę paradoks, jak to właściwie jest możliwe, że to zostaje tak ładnie przekombinowane i przeinaczone, przetransformowane na coś kompletnie przeciwnego. No oczywiście to jest rodzaj teologii politycznej pisanej z mocą. Natomiast logika ewangeliczna jest zupełnie inna. Znaczy tam jest powiedziane: moc w słabości się doskonali. Znaczy tylko i wyłącznie jakby poddając się De facto wtedy zwycięz... stajesz się zwycięzcą. No, zobaczmy, co się dzieje z Jezusem w trakcie Triduum Paschalnego. Tak? Jezus jako Bóg umiera. Stwierdzenie zupełnie skandaliczne. Jak to Bóg umiera? Ten, który jest wszechmocny, ten, który może wszystko, który jest nieśmiertelny zostaje zamordowany, przybity do krzyża jak zwykły opryszek. Tak? Ale to jest właśnie logika Jezusowa. To znaczy, że żeby pokazać sprawiedliwość, żeby pokazać, na czym polega Dobro, trzeba było się poddać temu, żeby pokazać, na czym polega niesprawiedliwość. W moim to jest rodzaj teologii negatywnej, której się tutaj propo, proponuje. Żeby pokazać, czym jest dobro, trzeba najpierw pokazać zło i powiedzieć, to jest złe. I sprawiedliwy umiera po to i poddaje się całej tej, całemu temu horrorowi, całej tej sekwencji tortur, po to, żeby pokazać, czym jest niesprawiedliwość. E, więc rzeczywiście e, Kościół przyjmuje w swoim postępowaniu, w swoim e, stylu także głoszenia Ewangelii, taki rodzaj e, mocy, który ma charakter polityczny, e, a nie ewangeliczny. Znaczy, Kościół chce być silny, ale co to znaczy siła? To znaczy, co, że będziemy wpływać na przykład na ustawodawstwo, że będziemy wpływać na politykę, że będziemy wpływać na społeczeństwo? Wydaje się, że nie o to chodzi w duchu Ewangelii. Jeżeli przyjęlibyśmy duch Ewangelii, trzeba byłoby jakby ogołocić samego siebie. To znowu jest jeden z moich ulubionych tekstów. W liście do Filipian Jezus mówi wprost, że, czy mowa jest wprost, że Jezus. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. W duchu Ewangelii wygrać to przyjąć postawę sługi. Przyjąć postawę tego, który nie okazuje mocy poprzez przemoc, tylko poprzez niemoc. I jest mi to strasznie bliskie. Ja też wolę niemoc niż przemoc, bo od. Odpowiadając przemocą na przemoc, tylko i wyłącznie rozkręcamy spirale właśnie nienawiści. Natomiast Jezus mówi, że to nie jest moja droga. To nie jest droga, którą chcę, aby kroczyli moi uczniowie. Natomiast paradoks polega na tym, że Kościół czytając te teksty w trakcie Triduum Paschalnego, celebrując mękę pańską, potem jakby szybko o niej zapomina, że ona znów, prawda, mówiliśmy przed chwilą, że jesteśmy solidarni od święta, że także tutaj na tym gruncie religijnym, że my tymi głębokimi tekstami teologicznym i religijnym też przejmujemy się od święta. Kiedy mija niedziela zmartwychwstania pańskiego, szybko przechodzimy do porządku dziennego, że to co nam się wydawało tak atrakcyjne i tak heroiczne i pociągające z punktu widzenia sekwencji i logiki śmierci i zmartwychwstania Jezusa, zostaje szybko odłożone na bok, bo to jest tylko się to dzieje w trakcie tych trzech wielkich dni. Natomiast codzienność rządzi się swoją logiką. W codzienności, krótko mówiąc, możemy pozwolić sobie na to, aby być brutalni. Otóż nie. To nie jest logika Jezusa. Przypomniały mi się analizy Rena Girarda, takiego francuskiego antropologa, który bardzo wiele miejsca, właściwie całą, całą swoją działalność teoretyczną poświęca Ewangeliom, przynajmniej od pewnego momentu. No i temu ładunkowi rozbrajającemu przemoc Czemuś, co przerywa tą spiralę, o której Pan mówił, spiralę nienawiści, odpowiadania przemocą na przemoc, spiralę zemsty, jak mówi, że dominującą w obrębie działania archaicznego sakrum przedchrześcijańskiego jeszcze. Girard mówi: że Chrystus jest pierwszą w historii niewinną ofiarą, która jest świadoma swojej niewinności i pokazuje tę swoją niewinność, ujawniając wszystkie te schematy ofiarnicze, które są na nim zastosowane przez jego oprawców. I pamiętam, że wczesny Girard jest jeszcze taki bardzo optymistyczny, kiedy wydobywa to przesłanie bardzo wyraźnie i oczekuje i mówi Już właściwie to stare sakrum i ta stara przemoc jest niemożliwa w tym świecie, czy przynajmniej nie powinna być możliwa. A ten późny Girard już jest taki pesymistyczny, to znaczy mówi kompletnie żeśmy przegrali tą sprawę, kompletnie zapoznaliśmy to przesłanie ewangeliczne i to stare sakrum chyba trzyma się mocno i, i, i nie zwycięży na świecie. Jak pan, jak pan, się tutaj pomiędzy tym starym, znaczy pomiędzy tym wczesnym a późnym Girardem pozycjonuje? Między Girardowym wczesnym optymizmem, a jego dzisiejszym pesymizmem albo może realizmem?

to odkrycie to było takie olśnienie naukowca, znaczy takie olśnienie kogoś, kto rzeczywiście odkrył coś ważnego i pokazał wyjątkowość chrześcijaństwa na tle także innych religii i cały dramat Jezusa, o którym pan tutaj świetnie opowiedział. Natomiast potem przychodzi szara rzeczywistość i Girard oczywiście miał nadzieję, że on jako naukowiec, odkrywszy jakby Rozbrajając tą logikę, która do tej pory była dla nas zakryta, sądził, że jeżeli ją sobie uświadomimy, to automatycznie będziemy także inaczej postępować. To znaczy, będziemy postępować właśnie w takim duchu, że oto nigdy już. Nie trzeba będzie ofiary sprawiedliwego, żeby ukoić skołatane nerwy naszej wspólnoty, prawda? Czy też, żeby znaleźć tego kozła ofiarnego, jak mówi Girard, który pozwoli, żeby ta wspólnota nie powybijała się niemalże nawzajem. No, rzeczywistość okazuje się dużo bardziej złożona i przede wszystkim brutalniejsza, właśnie. Czy znaczy W tym sensie, że to jego odkrycie nie przekłada się na praktykę w ogóle, jednym z zasadniczych problemów y, Pana, moim, naszych słuchaczy jest to, że my czasami doskonale wiemy, co powinniśmy zrobić, a mimo to tego nie robimy. No właśnie. Nie wiem, czy Pan pamięta, święty Paweł jest genialny, w liście do Rzymian powiada, że nie czynię tego dobra, którego chcę, ale to zło, którego nie chcę. Krótko mówiąc, człowiek, Pan, ja, my wszyscy słuchający naszej rozmowy, Jesteśmy ze strasznie pokrzywionego drzewa ciosani, i, i właśnie to jest, to jest ten, ten, ten paradoks, który cały czas w nas się ujawnia: że nie czynię dobra, którego chcę, ale to zło, którego, którego nie chcę. Nikomu nie udało się tego rozwiązać, i myślę, że nawet przy tym genialnym odkryciu Girarda, on zdał sobie właśnie sprawę, że ostatecznie ta fraza świętego Pawła, którą tu przytoczyłem, to jest prawda o naszej rzeczywistości, o tym, że ostatecznie. Drzemie w człowieku bestia, że nieludzkość jest właśnie w ludzkiej mocy i naprawdę trzeba bardzo uważać, aby ta bestia drzemiąca w człowieku nie została spuszczona z kajdan, bo jeżeli jest ona spuszczona, to właśnie chce ofiary, chce czy też domaga się tego, aby na ołtarzu złożyć właśnie ofiarę ze sprawiedliwego. I to jest właśnie historia Jezusa. Dlatego tak bardzo kibicuję temu, co teraz dzieje się w Polsce za sprawą profesora Filipa Zimbardo, który, jak pamiętamy, był sprawcą tego genialnego odkrycia, tak zwanego eksperymentu stanfordzkiego, gdzie konstruując sztuczne warunki więzienne, zaprosił do nich zwykłych ludzi. I jedni byli tymi, którzy mieli ich pilnować strażnikami, a drugi mieli, byli po prostu więźniami. I się nagle okazało, że te sztuczne warunki więzienne sprawiają, że strażnicy wykorzystują swoją władzę, którą mają nad więźniami. Zaczynają się nad nimi znęcać, zaczynają ich torturować. I dziś Zimbardo powiada, że tak jak sztuczne warunki wtedy więzienne sprawiły, że ludzie zaczęli się źle zachowywać, tak być może, kiedy zaczniemy stwarzać ludziom inne środowisko życia, trochę bardziej przyjazne, trochę bardziej lepsze, to będziemy w stanie wyzwolić z nich więcej dobra, a nie zła. I stąd w Katowicach, na Nikiszu, takiej dzielnicy, która cieszyła się jeszcze do niedawna złą sławą, a wśród niektórych nadal za taką uchodzi, Zimbardo otwiera centrum dla młodych ludzi, dla młodzieży, w którym chcę pokazać, że warto być heroicznym, że warto być bohaterem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że Stwarza tym młodym ludziom warunki do tego, żeby chcieli wyzwalać z siebie dobro, a nie zło. Ten, to bohaterstwo w rozumieniu Zimbardy też jest zupełnie inne niż taki popularny, stereotypowy wizerunek herosa czy bohatera, który mamy, który właśnie dokonuje jakichś niezwykłych czynów w splendorze i chwale. To bohaterstwo jest taką, takim bohaterstwem dnia codziennego i się spełnia właśnie w takim otwarciu na drugiego człowieka, w pewnych bardzo prostych gestach wyrażających życzliwość, na przykład. Ten jego program jest takim z pozoru programem minimum, pracą na bardzo podstawowym poziomie i elementarnymi. I fundamentalnym, no a w założeniu ma to prowadzić jednak do takiej zmiany o charakterze no, wręcz rewolucyjnym. Absolutnie, ale to jest bardzo ciekawe i proszę zobaczyć, jak to idzie w kontrze do tego, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, gdy mówiliśmy, że potrafimy być w Polsce solidarni tylko i wyłącznie od święta. Zimbardo mówi, nie na tym polega właśnie dobre życie. Dobre życie, czy też bohaterskie wręcz życie, polega na tym, że każdego dnia wyzwala z siebie chęć tego, żeby czynić dobrze chęć tego, żeby pomagać innym, żeby zawsze stanąć po stronie ofiary, a nie oprawcy. I to jest oczywiście ciekawe doświadczenie, szczególnie u nas w polskim społeczeństwie, gdzie właśnie ta codzienność jest tak pogardzana, jest tak wyszydzana, że my potrafimy właśnie być heroiczni od święta, ale powiadamy, czy też usprawiedliwiamy siebie, że przecież życie jest brutalne. W codzienności możemy sobie pozwolić na odrobinę właśnie tego egoizmu, czy tej e, e, brutalności. Więc strasznie kibicuję profesorowi Zimbardo i mam nadzieję, że, że jego eksperyment jednak przyniesie jakieś pozytywne owoce, bo gdyby tak się stało, to skądinąd wiemy i są już zapowiedzi, że być może udałoby się go wprowadzić w skali nie tylko mikro tam w Katowicach, na Śląsku, ale także w całej Polsce. I to wydaje mi się rzeczywiście pierwszy od dłuższego czasu pozytywny plan tego, jak w Polsce wprowadzić właśnie przyzwoitość do Życia codziennego, a nie tylko i wyłącznie od święta. Zimbardo też diagnozuje stan polskiej edukacji i pokazuje, że w nie najlepszym stanie ona jest, ale przede wszystkim dlatego, że Rolę nauczyciela cały czas się u nas bardzo archaicznie pojmuje. Właśnie w erze pełnej dostępności informacji, kiedy wszystko jest właśnie na wyciągnięcie ręki, cały czas się traktuje nauczyciela jako depozytariusza informacji, a nie jako kogoś, kto byłby no, kimś w rodzaju nowoczesnego lidera, kto by właśnie uczył pewnych postaw przede wszystkim i koncentrował się na tym, co pan wcześniej określił mianem no, takiej edukacji do bycia obywatelem, edukacji do bycia człowiekiem żyjącym w społeczeństwie. Ja się tutaj absolutnie podpisuję pod tym, co mówi profesor Zimbardo, i prawdopodobnie nie jest to tylko i wyłącznie polska domena, ale u nas to strasznie widać ten deficyt właśnie tego sztuki współbycia razem, ale dobrze, na zasadzie współpracy, kooperacji, a nie na zasadzie konkurencji, nie na zasadzie rywalizacji. Szkoła jest rzeczywiście tą, tym pierwszym takim elementem, czy też rodzajem instytucjonalnego zakotwiczenia młodych ludzi, gdzie można w sposób systematyczny, mądry uczyć kooperacji. Ale rzeczywiście do tego trzeba dobrych przewodników. Ja nawet nie, nie lubię używać przywódców. Tak? My potrzebujemy przewodników. Przewodnik to jest taki rodzaj lidera, który jest blisko tych, z którymi współpracuje, który jest zakorzeniony lokalnie. Proszę zobaczyć, że Zimbardo wy... nieprzypadkowo wybrał ten Nikiszowiec, nieprzypadkowo właśnie tam postanowił... Właśnie wszyscy się zastanawiają, dlaczego akurat tam. No właśnie dlatego, że tam ta dzielnica uchodziła za mroczną dzielnicę, za dzielnicę, gdzie było dużo przestępstw, gdzie te dzieci nie miały miejsca, w którym mogłyby się spotykać, bawić, grać, ale także uczyć. Więc... Ten wybór oczywiście jest bardzo świadomy, tutaj przez profesora Zimbardo dokonany. I. No, jest to eksperyment, oczywiście już nie w sali uniwersyteckiej, tak jak eksperyment stanfordzki, natomiast na żywej tkance. Ale mam nadzieję, że i ufam w autorytet i w doświadczenie profesora Zimbardo, że jeżeli chce robić to zadanie i chce spróbować, właśnie tutaj w Polsce, to znaczy, że ma mocne przesłanki, że stwarzając ludziom odpowiednie warunki. Uda się wyzwolić w nich więcej dobra niż zła. To ja się przyłączam, też mam nadzieję. Trzymamy kciuki w takim razie za powodzenie i w ogóle za to, żeby egoizmu było coraz mniej. Bardzo dziękuję. Jarosław Makowski, teolog, filozof szef Instytutu Obywatelskiego był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a w studiu ze mną profesor Zofia Rosińska, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Filozofii Kultury. Dzień dobry, Pani profesor. Dzień dobry. O nadziei mamy rozmawiać. Dzisiaj niedziela Wielka Noc na zmartwychwstanie. To chyba radosny moment w życiu chrześcijanina i w ogóle centralny moment dla chrześcijaństwa, prawda? Tak. I dlatego z psychologicznego punktu widzenia można to potraktować jako, jako święto nadziei, nadziei i radości. Proszę też popatrzeć, że ono zawsze jest wiosną. To prawda. Wtedy, kiedy się budzi świat przyrodniczy Do ponownego życia, prawda? No to Także... nie przypadkowo. I to nie przypadkowo, bo przecież mogłoby być równie dobrze kiedy indziej, a jest wtedy, więc to jakoś powiązane są te kosmiczne i wewnętrzne, nasze psychiczne odczuwania. Y... Tak, kropka, odczuwania. <śm> 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 ten obraz zmartwychwstania, wstania, odrodzenia, takiego rozpoczęcia od nowa, zwycię zwycięstwa nad śmiercią, to jest obraz w sensie psychologicznym, bo o takim sensie psychologicznym mieliśmy dzisiaj rozmawiać. To jest obraz, który korzystnie na nas oddziałuje, który jest rzeczywiście czymś, co napełniać nas powinno radością i, nie wiem, jakieś, jakąś energię w nas budzić. Czy Pani zdaniem może też działać odwrotnie do celów zamierzonych? No, ja jestem święcie przekonana, że to musi mieć pozytywne, pozytywne skutki czy, czy, czy musi, tak teraz Pan mnie zaskoczył tym pytaniem, bo wydawało mi się do tej pory oczywiste, że, że, że radość, że, że jakieś odnowienie, że jakieś wyzwolenie się z trudów, z cierpień, ze zmęczenia, ponowne powracanie do życia, no to jest coś dobrego, jest to coś pozytywnego. A tymczasem pan tutaj sugeruje, że być może to jest coś innego. No, 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 no tak sobie teraz na gorąco myślę, no nie wiem, dlaczego miałoby to być coś innego, dlaczego pan tak zasugerował? No bo kiedy to się staje pewnym wzorcem kulturowym, czy pewną normą kulturową, właśnie, kiedy jest kiedy ten obraz jest elementem pewnej cykliczności, w której funkcjonujemy i gdzieś tam się pojawia jako element konieczny tego uniwersum, w którym jesteśmy no tak, to rozumiem no to może właśnie no, wywoływać powiedziałbym efekt przeciwny to znaczy być czymś, co w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie się odrodzić, ani kiedy nie jesteśmy w stanie zmartwychwstać, a to powiedziałbym bardzo często się w naszym życiu zdarza, no to to może, myślę, właśnie być coś takiego, co jest jeszcze bardziej przybijające, to, co nas jeszcze silniej wbija w to, w to tu doświadczenie. Tu akurat pan ma rację, bo ja przypomniałam sobie, teraz rozmawiając z panem, przypomniałam sobie siebie z bardzo wczesnej młodości, ale rzeczywiście z bardzo wczesnej. Czy mogę to przypomnieć? Proszę bardzo, przypomnieć? oczywiście. To będzie trochę no, może nie wiem, czy zupełnie na miejscu. No, ale ponieważ pan o tym zaczął rozmawiać, to ja też y, y, pamiętam, jak właśnie jako, jako młoda dziewczyna, no pewnie w okresie takim trudnym, pewnie chodziliśmy wszyscy na wycieczki do lasu i wtedy wszyscy się zachwycali y, no, tym, że już kwitnie i że zieleń. A ja mówię, i to wszystko tak się pcha do tego życia, nie mogę tego zmienić. No właśnie. No więc to byłoby coś takiego, o czym pan mówi. Ale wydaje mi się, że y, taka możliwość, może nie jako obowiązek, ale jako możliwość, jako opcja, to jest coś naprawdę bardzo potrzebnego i, 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 bardzo, i bardzo pozytywnego. Bez nadziei na odrodzenie się, czy nadziei na rozpoczęcie od nowa. Rozmawialiśmy kiedyś o rozpoczynaniu tak, od nowa przy tak. okazji noworocznej audycji, ale bez tej nadziei nie ma życia, nie ma w nas. No, wystarczającej ja... motywacji do tego, żeby cokolwiek robić. Potrzebujemy takich obrazów. Nie wiem, czy obrazów, ale nadziei z pewnością. Nadziei z pewnością. Ja pamiętam bardzo. To zrobiło na mnie duże wrażenie. Z książki Stajrona, którą pan zna i ja znam, no i chyba dużo osób. Ciemność zna, widoma. Tak, nowe wydanie. To się niedawno. nazywa, w tym, który ja mam, to jest ciemność. To jest dotyk ciemności. Dotyk ciemności, mhm. tak. No więc, a, a dosłowne tłumaczenie jest rzeczywiście darkness visible, czyli, czyli widoczna ciemność. I on tam pisze jedno jedyne zdanie, że brak nadziei bardziej łamie duszę niż najgorszy ból. I kiedyś jak to przeczytałam wtedy, kiedy to się ukazało tych dobrych paręnaście lat temu, to, to pomyślałam sobie, że rzeczywiście tak jest. W tej tradycji psychologiczno-filozoficznej, która jest mi bardzo bliska tradycji takiej jungowskiej, czy wywodzącej się od Karla Gustawa Junga, związanej na przykład z Jamesem Hillmanem. To raczej mówi się odwrotnie, że to ta nadzieja jest czymś, co łamie strasznie i co jest przeciw duszy i co właśnie od czego powinniśmy unikać i od czego powinniśmy. Stronić, a nie. A to to już nadziei. jest dziwne dla mnie. To już proszę, niech pan się tłumaczy teraz z tego. No, poniekąd ma to związek z tym, co powiedziałem wcześniej, to znaczy mhm. z tym bardzo takim silnie, no, znaczy z tym silnie normatywnym charakterem, yy, kulturowej normy, która mówi nam, że każde cierpienie powinno zostać przezwyciężone, że każda klęska ma zaowocować naszym wzmocnieniem, że po okresie ciemnym i po cierpieniu przychodzi triumf. A my byśmy tak chcieli być w tej ciemności. Nie, i, tak, nie, 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 nie. I tak się cieszyć tą ciemnością i tak nasładzać tą ciemnością. Trzeba się wyzwalać z ciemności. No tak, ale to nie o to chodzi, bo nie chodzi o to, żeby się z kolei nasycać ciemnością i żeby za wszelką cenę właśnie w tej ciemności tkwić, tylko chodzi o to, żeby być w tej sytuacji, w której się jest i nie orientować się na to, czego nie ma, czego być może nigdy nie będzie, tylko żeby się raczej skontaktować z tym miejscem, z tą sytuacją, z tymi jakościami doświadczenia, które. Przynosi za sobą sytuacja, w której się w danym momencie znajdujemy, kiedy próbujemy się I zawsze. Co robić? I co robić? Nie próbować się za wszelką cenę z tego wyrwać, bo to, że czyli my się. Co, czyli tkwić w tym, jeżeli jesteśmy w przygnębieniu, jeżeli jesteśmy w zmartwieniu, to co robić? Ale to jest cały czas myślenie w kategoriach taki, tego dualizmu, to znaczy tego z jednej strony zmartwychwstania i przezwyciężenia, a z drugiej strony tego taplania no tak. się w ciemności, no tylko tak. że z je, to ten dualizm jest trochę zbudowany z własnych projekcji. To znaczy ta ciemność mm. wygląda tak strasznie i właśnie tak, że trzeba w niej tylko tkwić z perspektywy tego, kto z martwych wstaje, a to zmartwychwstanie jest takie wspaniałe i triumfalistyczne z tej perspektywy tego, kto w tej ciemności tkwi, a to chodzi o to, żeby rozbić tą ten dualizm Ale po prostu. Dlaczego? No bo on jest przeciwskuteczny, bo on nas wpędza w rozpacz, tak naprawdę. Ta rozpacz jest jeszcze silniejsza. I tym jest silniejsza, im bardziej oczekujemy na zmartwychwstanie, na przekroczenie tej kondycji, w której się znajdujemy, na wzmocnienie, na przezwyciężenie problemów. Jeszcze no, bardziej no, no nas pan, to panie wbija że Tak bardzo przekonująco pan mówi, jakby pan w to święcie wierzył i zaraz ja w to uwierzę. Ale jednak nie, no, nie chcę w to uwierzyć. Odpowiada to, jest... to mojemu doświadczeniu. No właśnie, ale ja nie chcę uwierzyć w to. Ja wolę jednak myśleć po swojemu. A po mojemu to jest właśnie tak, że... To jest opcja, to nie jest obowiązek, to nie jest przymus, ale jest możliwość. I ta możliwość jest strasznie cenną, cenną rzeczą, którą człowiek posiada w swoim życiu. Ta możliwość, że może być lepiej, że mogę się z tego wszystkiego wyzwolić, że mogę do czegoś zmierzać, mogę przekroczyć coś, czego nie chcę akceptować, w czym jest źle. Dlaczego mam tylko siedzieć w tym zmroku i w tym zmierzchu? Nie zgadzam się z panią absolutnie. Zgadzam Mimo że, się absolutnie. że rzeczywiście no to, co pan powiedział, jest takie bardzo przekonujące. No, dlaczego mamy dążyć do czegoś, ale wzorce kulturowe nas nie zmuszają. One nam dają opcje, one nam dają możliwość i wtedy ja mogę z tego jakoś skorzystać. Proszę popatrzeć jeszcze na jedną rzecz, bo to mi przyszło też do głowy w tej chwili. Powoli, nie wiem czy powoli, ale od jakiegoś czasu kategoria prawdy staje się mniej ważna, a bardziej ważna nawet w nauce, prawda? Dziś właściwie nauka już mówi o prawdopodobieństwie, a nie o prawdzie. Tak? Tak. Co to znaczy prawdopodobieństwo? Prawdopodobieństwo to jest właśnie po stronie psychologicznej odpowiednikiem prawdopodobieństwa to będzie nadzieja. Tak? A nie? No nie wiem. No tak. Zaskakujące. No, samo mnie to zaskoczyło, no, ale tak mi przyszło do głowy. No bo w zasadzie tak naprawdę jest. No bo jeżeli pan idzie do lekarza i lekarz panu mówi, że no, prawda jest taka, a taka. Już pan wie, jaka jest prawda. Prawda przeciwstawia się nadziei. Natomiast, natomiast jak on mówi, no prawdopodobnie na 90% być może pan z tego wyjdzie, znaczy lub prawda, no nie wiem, mała szansa, ale jednak jest, to to daje panu nadzieję. Pan może mieć nadzieję, że Pan z tego, z tej choroby, czy z tego udręczenia, czy z czegoś, Pan, czy, czy osoby Panu bliskie, czy świat wyjdzie. Mi się wydaje, że nadzieja jest potrzebna człowiekowi do życia. No tak, tylko że może być tak, że nie wyjdzie. I może, nie może być tak, być, że ta osoba no. też nie wyjdzie. I zastanawiam się na ile ten, bo to jest właśnie część trochę tego, o czym mówimy, to znaczy w, zwłaszcza w takim stosunku do choroby, czy do chorych, ten imperatyw nadziejowy się bardzo silnie tak. przewija, to znaczy bardzo często jest tak, że, że no zarówno sami ludzie, którzy chorują, bardzo pracują nad tym, żeby wzbudzić w sobie odpowiednie nastawienie tak. do tego i, i żeby i, uwierzyć więcej, w to, że... I co więcej, co więcej, wpadam w panów słowo, ale co więcej... Tylko proszę nie mówić, że to wtedy wpływa na powodzenie terapii, pani profesor, bo nie wpływa. Nie wpływa? Nie. Niemożliwe. No są badania duże i absolutnie nie wpływa, a nawet... Z jednych badań w Kanadzie przeprowadzonych, bo to były trzy takie duże badania, rzeczywiście na grupach osób chorych na nowotwory przeprowadzone. Z jednego nawet wynikało, że minimalnie lepsze osiągi, jeżeli chodzi o skuteczność terapii, miały osoby z wyraźnie negatywnym nastawieniem do jej efektów. A to właśnie bardzo dobrze, że to nie działa. Ja uważam, że to by było, wie pani, straszne, gdyby od naszego nastawienia zależało. To, no nie czy... zależy, no, naturalnie nie tylko zależy od tego i nie od tego tylko, ale chyba to musi mieć jakiś wpływ. No. Okazuje się na szczęście, że nie to ma. Jestem zdumiona. Nie wierzę w te badania. <grym> nie, no bo rzeczywiście intuicyjnie się wydaje, tak. że to jakoś powinno korelować. A z Jak drugiej... takie badania w ogóle były prowadzone, niech mi pan powie, jakimi metodami, na ilu osobach. No na dużej grupie. Te badania, o których mówię, zresztą może pani znaleźć? Ale może, to... może te osoby mówią, że owszem wierzyły, ale się nie udało, a może nie wierzyły wystarczająco. Nie, no to przecież. Nie, to... Ale, pani nie, profesor, ale to nie, nie. nie można tak podważać wyników badań, które się nie zgadzają z naszymi intuicjami, tylko dlatego, że się nie zgadzają. No, no dlaczego nie można? No nie, no to trochę za prosto jest. No to jest prawda. <laughs> Ale wie pan, no ale trzeba być trochę podejrzliwym do wszelkiego rodzaju wyników. No. Tak, ale to Przecież jest akurat. one są jakoś prowadzone przy pomocy jakichś metod, na jakiejś ilości ludzi, no nie wiadomo, czy się stosują do każdego, no. No nie, no ale badacze, którzy to przygotowywali, te studia, no to oni zdają sobie sprawę z tego, że rozmaitymi się to rządzi, prawidłami, że różne tutaj elementy ryzykowne w grę wchodzą i mogą zakłócać na przykład no. obraz i tak dalej. Natomiast A oni to... to? Ale nie, no oni to przecież biorą pod uwagę i tak te badania projektują pod względem metodologicznym, żeby się yy, no, ustrzec tych wszystkich jakby wpływów. Tak się robi tego typu studia. No to, to akurat są bardzo dobre badania, takie twarde metodologicznie, bo opisana ta te badania są opisane w takiej książce czterech takich psychologów amerykańskich bardzo ciekawej książce która także po polsku się ukazała jakiś czas temu 50 wielkich mitów psychologii popularnej tam jest między innymi taki rozdział właśnie o przekonaniu że nasze nastawienie wpływa na Skuteczność terapii, i jest to naprawdę no, zdruzgotane właśnie odwołaniami do, do no, bardzo dobrze zaprojektowanych empirycznych studiów, które pokazują, pokazują brak takiej zależności. Oczywiście, komfort no. życia się <try> zwiększa zapewne u osób, które są dobrze nastawione i wierzą, że wyzdrowieją. Być może na jakimś poziomie się komfort życia zwiększa wtedy, ale nie ma, nie ma na szczęście. Ja, ja nie... Dlaczego na szczęście? Bo to by było straszne. Nie, no to by było bardzo dobrze. Jestem tak zdumiona tym, co pan powiedział. No, szkoda, że mnie pan nie uprzedził, to bym przeczytała ten rozdział. To jest po prostu mało prawdopodobne, bo no, bo no bo jak to jest możliwe? Ja rozumiem, że to może, że to, że moje nastawienie nie wpływa całkowicie na wyzdrowienie. No to jest jasne. No, Ale mówię, Czy ono tak. się nie przyczynia do tego? To jest niemożliwe, no nie żeby się nie przyczyniało. Się. To jest niemożliwe. Ale pani Człowiek przy... jest psychofizyczną całością. Nie jest możliwe, żeby psychika nie miała żadnego wpływu na biologię. Na proces organiczny w tym przypadku nie ma. Znaczy na to, czy, czy, czy... pani nastawienie, jak powiadam, wobe... były to badania przeprowadzone wśród osób z no... nowotworami i w tym przypadku nie ma. No nie ma, no musimy się z tym pogodzić. Ja się akurat bardzo cieszę. Ja mogę pani powiedzieć, dlaczego się cieszę z tego wyniku i dlaczego uważam, że wynik inny ja byłby... ja wiem, dlaczego pan się cieszy, bo to jest konsekwencja z tym, co pan powiedział przed chwilą. W jakimś sensie tak, tak. ale z drugiej strony też no ten pogląd właśnie, on mi się wydaje bardzo okrutny, to znaczy ten pogląd korelujący powodzenie terapii i w ogóle stan zdrowia z czymś tak enigmatycznym i efemerycznym. Jak wewnętrzne nastawienie, bo no, i oczywiście znajdujemy ten pogląd w różnych wydaniach, we współczesnej kulturze i w różnych realizacjach, poczynając od najbardziej wulgarnych w rodzaju książki, Sekret, na przykład gdzieś mowa no o tak, tym, że w ogóle to są. Tak, tak, że wyłącznie moc naszych myśli, no przez już jakieś takie bardziej subtelne ukierunkowania, właśnie jakieś medytacyjne, takie, które mają na celu, no nie wiem, jakoś wpłynąć na ten fizyczny proces choroby w ciele. Natomiast. Wydaje to mi się przede wszystkim z tego powodu, ten cały pogląd, no już abstrahując od tego, że on jest nieprawdziwy, bo właśnie nie działa i było to sprawdzane i na szczęście nie działa. To Muszę ten... to przeczytać natychmiast po powrocie Dobrze, do domu, oczywiście. bo to mi się wydaje tak mało, mało prawdopodobne. Jeszcze raz powtarzam, nie dlatego, żeby nasza psychika wpłynęła czy wpływała. Be, be, bez żadnych innych elementów, które rzeczywiście pomagają leczyć, wspomagają leczenie. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości, ale czy ona się w ogóle nie przyczynia do niczego? To, to mi się wydaje straszne. Znaczy no, no oczywiście, że się przyczynia. To znaczy przyczynia się do, no nie wiem, komfortu funkcjonowania, do takiego, nie wiem, poziomu stresu ogólnego, prawda, do, no, do bardzo wielu różnych rzeczy. Natomiast jeżeli no a chodzi... ten stres i te wiele różnych rzeczy nie przyczynia się do zdrowienia? No Oczywiście, jeżeli ja się skaleczę, no to to, że chcę, że chcę szybko wyzdrowieć, no to jakby nie, rany mi nie zagoi, no to to jest jasne. No niemniej jednak to wpływa na jakieś siły odpornościowe organizmu, to musi wpływać, to jest niemożliwe, żeby to w ogóle nie wpływało. No, 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 Dokonała no. pani prezentant a priorycznej krytyki. No, po prostu nie, no nie a priori, ale takiej zdroworozsądkowej. No, 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 po prostu nie jest możliwe, żeby. Żebym... No tak, ale wtedy przenosi pani odpowiedzialność za wyzdrowienie wyłącznie na człowieka. Nie, nie, nie zdecydowanie nie. To wtedy... nie. Absolutnie zdecydowanie nie? nie. No bo przecież ja biorę leki, ja zachowuję się jak mi lekarz każe, który zna i wie, jak postępować w tym wypadku. To jest jedno z drugim. A nie tylko, że ja siedzę i, i, i chcę wyzdrowieć. To ja tak myślę, że ma. ludzie, którzy są przesiadkami, jakby i których epatuje ta ideologia właśnie dobrego nastawienia, nadziei i tak dalej, a są chorzy yy, i nie są w stanie w sobie wykrzesać odpowiedniej dawki optymizmu czy, takiego, czy takiej właśnie nadziei, o jakiej mówimy, to oni bardzo często mają poczucie winy. Jeśli chorują, jeśli nie zdrowieją Często się czują winni po prostu Dlatego, że słyszą, że to ich nastawienie Decyduje o wyniku terapii W związku z czym mają wrażenie, że być może Nie wiem, nie dość odpowiednie I wystarczająco się starają Ja się zawsze czuję winna, jak choruję tak? Tak. Dlaczego? No bo, to... no bo jak to można chorować? Ale to no. przecież nie jest nasza wina, że chorujemy No jak to nie jest nasza wina? No pewnych chorób no tak przecież jak No przecież jakżeś? oczywiście jest nasza wina Trzeba zdrowo żyć, trzeba się odżywiać ale są jeszcze tak, coś takie jak geny, geny, na które nie ma pani wpływu. I oczywiście w takich przypadkach, no, że nie ale wiem. Ale geny nas nie determinują całkowicie. No nie, ale są trzeba... choroby genetyczne. Je... No tak, no to trzeba je znać i unikać. No. <laughs> nie można. <laughs> jak można genetycznych chorób uniknąć? Nie da się. No, no jak to? No jeżeli pan ma gene... genetycznie chor... choroby w rodzinie nowotworową, no to może pan trochę przeciwdziałać temu, prawda? Może pan nie wystawiać ręki na słońce, unikać słońca, unikać. No, nie wszystko nie dał no nikt, właśnie. niestety. No. No więc Dlatego nie mówimy o pewności, tylko mówimy o prawdopodobieństwie. No i tutaj dochodzimy do Angeliny Jolie. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a ze mną cały czas profesor Zofia Rosińska, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Raz jeszcze, dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, raz jeszcze. I od razu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. Czyli do Angeliny Jolie. Nie, ja to, to... do tego, co pan. Nie, to, to za chwileczkę, ale Dobrze. dlatego, że. Bo tak, tak mnie pan. Z... Tak luźno żeśmy sobie rozmawiali, prawda? To było takie trochę żartobliwe, trochę lekkie, ale. W międzyczasie, w czasie przerwy powiedział pan i to jak najbardziej jest po mojej myśli, że to, że ktoś jest pesymista i. Pokazuje się, że ci pesymiści, to znaczy co właściwie, co to znaczy pesymista, że nie wierzy, że wyzdrowieje, tak? a on jednak wyzdrowieje. No i dlatego zdrowieje, że nie wierząc, właściwie przestrzegał wszystkich zaleceń lekarza, brał te proszki codziennie, czy jakieś naświetlenia, czy cokolwiek tam było. No więc, a, a jak jest pesymista, to wtedy nie robi tego, co mu lekarz nakazuje. No ale to nie jest mój pogląd. Mój pogląd jest taki, że się przestrzega zaleceń, jak pan powiedział, naukowych prawda? Tych, które są uznane za takie, które jednak leczą. To to jest w ogóle warunek sine qua non. Natomiast, jeżeli do tego jeszcze dochodzi jakieś pozytywne nastawienie, no które, no, oczywiście, że pozytywne nastawienie nie, nie, nie zmusza mnie do, wielo, nie pozwala mi żyć wiecznie. No, musimy umrzeć niezależnie od naszego nastawienia. No, ale jednak. No, by było nie, ciekawe, gdyby nastawienie można było. Ale odwlec nie, nie, ten mogę, nie, mogę, nie mogłabym uwierzyć, że nastawienie tylko wpływa bądź. Tak bądź jak. A właśnie nie bądź tak, bądź jak, tylko negatywnie. Dobrze, już skończyłam na ten temat. Trochę to znaczy... mnie pan, pan podtrzymał na duchu. Znaczy, tutaj rzeczywiście jest tak, że, no, jak powiadam, w tych, w tych studiach, które były przeprowadzane, no, nie badano jakby tego, na ile tam. Nastawienie wpływa na jakieś inne czynności, które się wywoły, znaczy wykonuje albo nie, no powiedzmy, czy, znaczy nie badano tego właśnie. No to, no to też właśnie mówię, że nie mam, nie mam całkowitej pewności, jak te badania były prowadzone. No, ale w każdym razie okazało się, że korelacja pomiędzy nastawieniem a pozytywnym wynikiem terapii nie zachodzi na szczęście. Pośrednio więc... zachodzi. No dobrze. To już muszę skapitulować przed panią profesor, bo widzę, że no tutaj dobrze. się nie, nie przepcham się z tym. Ale skądinąd, jeśli można, jeszcze tak. Tak, tak jedno zdanie a propos, to taka korelacja istnieje na przykład u, wśród tych tak zwanych grup stulatków, to znaczy ludzi, którzy bardzo długo żyją, przekraczają tam 95 rok życia, i tam rzeczywiście w badaniach prowadzonych w różnych częściach świata mhm. nad rozmaitymi zwyczajami, cechami. Tych stulatków, tych takich ludzi najstarszych i najzdrowszych, no to nastawienie odgrywa istotną rolę. To znaczy, ci, którzy tam mają koło setki, to zazwyczaj całe życie byli pogodni, dobrze usposobieni. A to Bardzo ciekawe. Tak. To bardzo ciekawe, bo rzeczywiście trzeba chyba patrzeć w jakim okresie czasu to jest robione, mm -hmm. prawda? bo jest co innego młody człowiek, co innego dojrzały, a co innego już starszy człowiek. Tak, to bardzo ciekawe. Oczywiście tam jest kilka takich różnych wyznaczników na tak, takiego stylu życia, który gwarantuje, no może nie gwarantuje, ale zwiększa prawdopodobieństwo na długowieczność w dobrym zdrowiu. No ale niewątpliwie ta, ta, to, o czym pani mówi, więc w tym sensie ta nadzieja, czy jakby korzystne usposobienie, czy. Nadzieja bardzo szeroko rozumiana jako pewne przekonanie, że generalnie będzie dobrze, co by nie było. No, to tak. może odgrywa jakąś taką. No, tak, no musi odgrywać. No, no bo, no, bo, no, bo jakże inaczej? No. I to nie jest jakaś, jakaś, jakaś nadzieja w znaczeniu, że plany, które sobie robię, się powiodą bo to jest już taki konkretny przykład nadziei, ale ja mówię o nadziei jako o pewnym stanie ducha, prawda? Że, że, że jakoś się wyzwolę, że jakoś coś zrobię, że coś się uda, że z kimś nawiąże dobry kontakt, że, że ktoś mnie zrozumie. że nie... no, Chodzi o, o to, że, że ta nadzieja, czyli taki st stan wewnętrzny umysłu ludzkiego czy emocji ludzkich, no... Naprawdę pozwala przetrwać człowiekowi. Bo inaczej no to, to byśmy jakoś i, i no stale tkwili w tym, no właśnie, albo w wyrzutach sumienia, albo w jakimś przepraszam nieustającym za to, że żyje. Nadzieja pozwala jakoś wydostać się z tego, pozwala unormować nam relacje międzyludzkie. Także mi się wydaje, że to święto, które jest radośne i jest. Właśnie od strony psychologicznej odbierane jako, jako realizacja pewnej nadziei, pewnych oczekiwań, pewnych spełnień. Jest ważnym świętem, nie, nie chciałabym z tego rezygnować. No takie święta właściwie chyba we wszystkich kulturach były, niezależnie od nie szerokości i wielkości, nie ma, religii nie ma takiej beznadziei. religii, bez nadziei. Tak. W każdej religii jest taka, taka nadzieja. To skąd Pan wymyślił te swoje przekonania? Ale to nie trzeba się przecież koniecznie na religiach wzorować tego typu, prawda? No, ale, ale na czym? No, wtedy? Poza tym nie wiem, czy, czy, czy no, to jest taka próba trochę odejścia od y, myślenia w takich bardzo klasycznie zachodnich kategoriach, to znaczy w tych kategoriach takich silnie dualistycznych, y, bazujących na przeciwieństwach, no właśnie rozdzielających no tak, pewne tak. jakości doświadczenia, no tak, no równoważących tak. jedne tak. drugim. Jak y, gdzieś wejdziemy w takie, w takie rejony, jak na przykład taoizm, to tam mamy takie światło cienie, to znaczy nie mamy jakby jednoznacznego podziału na ciemność i światło, na dobro i zło. Jest ten słynny symbol yang który tak, już się tak, stał tak, w częścią kultury popularnej, gdzie w zasadzie no, mamy do czynienia z takim kontinuum. Co więcej, to co białe zawiera w sobie fragment czarnego, to co czarne, białego, jakby jest taki. Nie, no ale nie jest tak, żeby w kulturze naszej tak się wszystko od wszystkiego oddzielało, prawda? Nie jest tak, że nadzieja jest zupełnie czymś odrębnym od jakiegoś lęku, od cierpienia. To też przechodzi w siebie. Może nie dokładnie tak przy pomocy takiej symboliki Yin-Yang, którą pan przywołał, ale to przechodzą. Wszystko w umyśle jest, prawda? Ja mam nadzieję, a jednocześnie mam lęk, że ta nadzieja się nie, przykład nie spełni, że się nie uda. Więc to zawsze towarzyszy Jedno towarzyszy drugiemu. To nie jest takie czyste. O, mam nadzieję, wiem, że to się spełni. Ja mam nadzieję, że to się spełni, ale jednocześnie boję się, że być może się nie spełni. Więc nachodzą te stany umysłowe jedne na drugie. Także, no, ja bym tak nie przeciwstawiała tej naszej kultury nie potępiała. To jest nie, naprawdę nie, nie, ja tutaj, broń Boże, nie potępiałem. Tylko... Mądra kultura. <laughs> to nie, no, ale ma też swoje ciemne strony, prawda? No, no, no tak, no tak. No Nawet ma. wiele. No na przykład jakie? No, ale mówimy tak historycznie, czy historycznie to trochę tego było? No, no, no to proszę pana, no to jest kultura ludzi, no. To przecież wiadomo, jacy jesteśmy. <noise> Wracając jeszcze do tego, co mówiliśmy przed muzycznym momentem, bo chciałem o tej Angelinie Jolie jednak mm -hmm. powiedzieć, bo to jest, mm, mówiliśmy o tych kwestiach związanych z chorobą, zdrowieniem, nadzieją, prawdopodobieństwem. Słyszała pani tą historię Angeliny Jolie, która w pewnym momencie dokonała podwójnej mastektomii i e, ze względu na obecność pewnego genu właśnie, który daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo zapadnięcia na nowotwór piersi i nowotwór jajników skąd skądinąd. I matka zmarła w młodym bardzo wieku właśnie na ten nowotwór. Później się taka dosyć ciekawa dyskusja przetoczyła w mediach i w różnych miejscach, czy to właściwie, co ona tutaj zrobiła, czy ona tak powinna zrobić, czy nie powinna zrobić. Jakby to z tego jakiś niezwykle fundamentalny problem etyczny nagle powstał, co mnie dziwiło, mówiąc szczerze, bo no w takim, powiedziałbym, trybie, no nie wiem. No, no nie wiem, jak, jak oglądałem tą relację, z tego przeczytałem mhm. tekst onkologa Davida Górskiego na stronie Science-Based Medicine, który w ogóle nie miał żadnych wątpliwości, że to było racjonalne działanie, podyktowane. Tym, to zastanawiało mnie właśnie, skąd taki ogromny. Że jej. Ja nie czytałem tego, że jej, racjonalne, że, że jej działanie było racjonalnym. Absolutnie. Niego, tak, tak, absolutnie, tak. Natomiast, Ale na czym ta racjonalność polegała? No na tym, że prawdopodobieństwo rzeczywiście zapadnięcia na ten nowotwór przy tego typu mutacji w genie, tym konkretnym, jest gigantyczne. To znaczy, że właściwie jedna prawie na 100% by ona, tego, ten, na ten nowotwór zachorowała, więc bardzo dobrze zrobiła, że poddała się tej prewencyjnej mastektomii. I rekonstrukcji Aha. oczywiście też piersi później. Aha. No i on tam jeszcze zalecał skądinąd usunięcie także jajników, czego ona jeszcze nie zrobiła, ale pewnie też zrobi za, za, za czas jakiś, bo to może być również nowotwór jajników. A wtedy. Czy to może być 100% pewności? No nie, tam nie było 100%, tylko około 90, ponad 90% prawdopodobieństwo. No. Więc 100%, 100 nigdy. No, ale... no właśnie. No ale to. Właśnie... No ona nie miała nadziei, ona była pewna, że, że I i w ten sposób i w ten sposób chroniła się przed, przed tą chorobą. I bardzo dobrze, że nie miała nadziei. Yy, no właśnie, czy naprawdę bardzo dobrze? Moim zdaniem tak. I Moim... czy naprawdę się uchroniła przed chorobą? No zobaczymy, znaczy na pewno przed nowotworem piersi się uchroniła. No ale przecież jest inna jeszcze opcja. Nie? No jasne, z tym, że ten gen daje tylko tam nowotwór, to znaczy mastektomia jest formą prewencji w tym przypadku bardzo najskuteczniejszej, więc nawet ci no to lekarze to problem jest no, 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 no nie wiem ja pewnie bym tego nie zrobiła, ale wie pani to było akurat dosyć... nie nie dlaczego no bo bym miała nadzieję, że mnie to nie spotka. No, nie. No, ale, ale ja dlaczego wiem, że to jest śmieszne no, no ale ja się no, no tak no jak nie ma pewności to zawsze jest nadzieja. No? ale dlaczego nie no ma pani dwie opcje do wyboru, prawda? No, tak. no to dlaczego nie wybrać jednak tej takiej, powiedziałbym, bardziej racjonalnej, która jest bliżej rzeczywistości, tylko się nie wiadomo po co nasycać tą nadzieją, że może będzie dobrze. No, no, no bo jest prawdopodobieństwo, no. no. jest. panu, nie ma prawdy, jest prawdopodobieństwo a jeżeli jest prawdopodobieństwo, zawsze jest ta furtka, że mnie to akurat nie dotyczy, a jak dotyczy, no trudno, no no ale dlaczego nie Będę można się leczyć. ale dlaczego się nie zabezpieczyć wcześniej bo człowiek się nie może zabezpieczyć przed życiem a życie to są również i kłopoty i zmartwienia i cierpienie zgadzam proszę. się absolutnie w stu procentach się zgadzam z panią tylko mam no, nie wrażenie, że nie, no dlaczego absolutnie więc nie można się w pełni zabezpieczyć przed życiem yy, ale pamiętam, to, że... kto to powiedział że cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć więc ona się bała cierpienia ona się bała cierpienia może ale... to było racjonalne, ale, ale ja, ja tu rozumiem wielkiej racjonalności dlaczego... nie widzę. Ale ja nie rozumiem, dlaczego człowiek ma się skazywać jakby na y, y, chorowanie. Dlaczego ma. ma y... A wie pan, kto to powiedział, że cierpienie wymaga kto? więcej odwagi niż śmierć? Napoleon. No proszę bardzo. No. No nie, ale ja nie rozumiem, dlaczego, dlaczego jakoś pani pozytywnie waloryzuje jakby wybór polegający na tym, że ona by tej operacji nie zrobiła, kiedy jest to po prostu racjonalna interwencja medyczna, która zapobiega ale przecież rozwojowi. To jest taka choroby. Bez, bezbolesna interwencja. No ale, ona też może mieć jakieś minusy. Ale pani profesor, no, no, no nie jest bezbolesna, no ale znacznie bardziej bolesne jest później chorowanie. Co więcej, ona ma jednak y, dzieci i to nie mało tych dzieci. Sama mówiła o tym, że przeżywała to bardzo, tą śmierć matki, było to dla niej bardzo ciężkie doświadczenie, że ona sama nie chce tych swoich dzieci. Dlaczego ona ma w taką ruletkę grać? I to jest taką ruletkę, że ma w komorze wie pani pięć nabojów i pół, i tylko pół naboju jest tam, jest szansa, że może nie wypali. No więc jakby w taką rosyjską ruletkę chce pani grać z losem, po co? My tu nie jesteśmy na równych prawach w tym przypadku. Ta nasza Pana, nadzieja... No, ja, no, ona zrobiła to, co uważała za właściwe. To jest jej wybór, jej decyzja. Nie widzę w tej wielkiej racjonalności, no ale taka decyzja została podjęta. Ja mówię tylko o sobie. No. Czy pozwoli mi pan być in, inną osobą? No nie zrobiłabym tak. Czy lubię grać w ruletkę? No. No nie wiem, no zresztą może gdybym miała taką, taką, taką sytuację, może bym to zrobiła, no nie wiem w tej chwili, no teraz jak jestem tutaj i siedzę, to wydaje mi się, że bym tego nie zrobiła. Może wierzę, że los będzie dla mnie łaskawy, może mam taką ufność w transcendencji, że mnie wybawi, a jeżeli mi da coś innego do przetrwania, no to widocznie muszę to przetrwać i przeżyć. To. Hmm. No, 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 są takie poglądy również. Nie, no ja są, ja wiem, że są. Z tych poglądów. Ja wiem, że są, tylko jakoś właśnie tak muszę to przetrawić jeszcze. No ja wiem, panu nie ja że mi się to nie podoba. Nie, nie, ale to nie chodzi o to, że mi się nie podoba, tylko tak nie mogę jakby znaleźć uzasadnienia dla tej postawy. To znaczy no właściwie... jak to? moje jest racjonalne i uzasadnione. No. Tak? Tam to wynika z lęku, z, no, nie wiem, z lęku przed czym. No, no, przecież dzieci muszą być świadomi, że ta matka kiedyś umrze. No. No tak no, ale dlaczego, jeżeli może jeszcze pożyć 15 albo 20 no to lat pożyłaby, więcej? No by no pożyłaby jeszcze. To. No też bym chciała pożyć, każdy by chciał no pożyć. No tak no, no, no ale no to. No ale no skąd wiadomo, żeby nie pożyła, no? No tak na 100% to nic nigdy nie no wiadomo. Właśnie, no. no to by wtedy nic nie warto było robić nigdy. No. Nie, nie, no przyczyniać no ja na się będę, do przeżycia. Będę palił papierosy i będę miał nadzieję, że akurat nie będę miał nowotworu. Płuc. No nie, no, 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 to, no to, to jest, no wie pan, no to jest niepoważne. Dlaczego? To no. jest dokładnie to samo, co pani profesor no mówiła. Jakżeż? No jak to nie? No jakżeś? No przecież ja się nie przyczyniam do tego nowotworu. No ja też się nie przyczyniam. Może no mnie ominie. Przyczynia się pan przez te papierosy. No nie, ale to można powiedzieć, że pani przyczynia, nie, nie operując się na przykład, no bo cały czas ma pani jakby to prawdopodobieństwo bardzo wysokie wtedy zapadnięcia na nowotwór, czyli w jakimś sensie się pani przyczynia, bo pani nie działa prewencyjnie. I to byłaby jedyna prewencja? No jedyna w tym przypadku. Nie ma możliwości prewencji? No ale dlaczego ona by miała być taka straszna? No po prostu no, tak się czasem robi. No, no Nie ma le... ciała, no, no, no ja ale... nie wiem. No niech pan robi to, co pan chce. Nie, ale to... Bo tutaj nie wiem, czy, czy jakoś ja nie widzę tu nie... argumentów żadnych, hmm. bo pan mówi, że to racjonalne i wobec tego zasługuje na uznanie i na akceptację, ponieważ jest to racjonalne. No, to, to jest jakieś takie wąskie widzenie tej racjonalności, strasznie, prawda? No, genetycznie jest to tak, że ja z pewnością w procentach, nie wiem, 90 czy iluś będę to miał, Ale przecież są nowe wynalazki, są nowe metody leczenia, one się pojawiają. Przecież ten Rozwój technologii, rozwój nauki w tej chwili jest taki, że naprawdę daje człowiekowi większą nadzieję. Dlaczego mamy tak wierzyć w te geny, że one nas całkowicie zdeterminują? No, no więc ja, ja myślę, że tutaj to, to nie ma tej racjonalności, o której Pan tak mówi, że ona tutaj jest, prawda? Prewencja, żeby się nie stało to, co się stało mojej matce, no, no, no pewno, że trzeba się starać, żeby, żeby uniknąć tego, żeby te geny mnie nie zdeterminowały, ale jednocześnie, jeśli nie ma pewności, jeżeli jest prawdopodobieństwo, a jeszcze w dodatku wiem, że są badania, no przecież wiem, bo, bo śledzę akurat to, że są badania robione nad, nad różnymi, no nie wiem, może nie lekami, może jakąś tam chemią, która, która, która leczy no, w bardzo zaawansowane stany nowotworowe. No więc dlaczego ja nie mam mieć tej nadziei? Nie no, dlaczego? ale ja nie, mówię, ja nie mówię, żeby jej nie mieć. Lęk przed cierpieniem i lęk przed tym, żeby moje dzieci nie cierpiały, jak będą widziały, jak ja umieram. No, no muszą pocierpieć, no. No mam nadzieję. Nie no wiadomo, no tu nie chodzi o to, bo nie pani, ja też się zgadzam, że tutaj łatwo się prześliznąć w stronę takiego... No właśnie, takiego... jeszcze używamy ten argument racjonalności, prawda? Racjonalna zrobiła prewencję, no bo wiadomo, że to na pewno będzie tak, jak ona i pan doktor sobie przewidzieli. A może tak nie będzie. No może tak nie będzie. No właśnie. No, ale ja prewencyjnie ten... okaleczam siebie, prawda, utrudniam sobie życie i, i no, takżeż tak można. No. Znaczy nie, no rozumiem, że to jednak nie jest nurkowanie w czarnym worku mimo wszystko. To znaczy, że, że ci lekarze wiedzą, co robią i że to jest jakaś też procedura, która podlega jakiejś ocenie. To znaczy, że no już ileś tam tego typu przypadków było, jakoś tam oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tego nowotworu. No skąd się wzięło? No wzięło się stąd, że... Badano iluś tam ludzi, którzy właśnie mieli tego typu mutacje w genie, no i później u takiego i takiego procenta te nowotwory się pojawiały. Później były jakieś sytuacje, że ktoś miał operację taką albo inną, no i żył, na przykład ileś tam lat, no więc to są wszystko rzeczy jednak mierzalne i pomierzone, więc jakby nie jest do pewnego tak oczywiście zakresu tak, do, do pewnego, pewnego zakresu. zakresu mi się też wydaje, że ja jestem osoba racjonalna, ale gdzieś mi się ta racjonalność kończy. No to dobrze właśnie, bo ta racjonalność no, też potrafi zwieść na manowce no więc bardzo. Właśnie, no właśnie, wydaje mi się, że ona też ma swoje granice. No, trzeba być racjonalnym. No, 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 no ja nie wiem, no, nie znam szczegółów w jej wypadku, prawda? Nie wiem, co jej lekarz powiedział. Nie wiem, co jest, co było dane. Dlaczego ona podjęła taką decyzję? Być może podjęła to słusznie. Tego nie wiem, ale tak, przy takiej rozmowie, luźnej rozmowie, no coś. Mi się burzy we mnie przeciwko temu, że ja miałabym coś takiego zrobić. Hmm. Ja myślę, że tutaj i yy, tutaj. Się Choć właśnie... Być może wtedy, kiedybym to wszystko wiedziała, to, co ona, no to być może też bym ta... no, czy, Wydaje mi się, że nie, ale no mój Boże, czy to człowiek wie do końca, jak się zachowa w sytuacji, która, którą przyjdzie mu doświadczać? Ja myślę, że, że i tu się jest z panią profesor zgadzam w pełni, że. Um, bardzo często tego typu postawa, o której mówimy i o której ja na razie mhm. tutaj mówiłem dość aprobatywnie, bo uważam ten gest dalej za jednak um, uzasadniony i ja bym na przykład też tak zrobił jak ona. Natomiast. Um, gdybym był w takiej sytuacji natomiast, no bardzo łatwo z takiej postawy, właśnie takiej postawy no powiedzmy, że będącej wyrazem jakiej, jakiejś troski tam o siebie i o innych, na jakiejś takiej racjonalnej, powiedzmy, że racjonalnej Lęku, odpowiedzi strachu, to nie ma nic racjonalnego w tym. no w pewnym sensie trzymanie się tych trzech procent i niedokonywanie jakby takiej takiego gestu też jakby też nie jest racjonalne, ale jest to co ona zrobiła ale to też, też nie jest ale to racjonalne też jest lękowe. Więc nie no właśnie, więc o to mi chodzi nie nazywajmy tego pełną racjonalnością. Nie, ja nie mówię, że pełną, ale jednak. To jest z lęku, i drugie jest z lęku. Tylko no, ale... drugie byłoby z nadzieją, a ta z nadzieją, że to jej pomoże. Czyli w zasadzie w tych kategoriach nie widzę różnicy. No ale tutaj jednak po jednej stronie są te badania, te statystyki. No Jest jakby więcej rzeczywistości niż po stronie no, kompletnych tak, wyobrażeń, tak. prawda? No, Takich tak. więc. Więc pan by to zrobił, przepraszam, bo wpadłam panu w słowa a ciekawe. Tak, jest nie, co? nie, ja, ja bym to zrobił, ale, ale ja myślę, że bardzo łatwo z takiej postawy przesunąć się w stronę tego, o czym pani profesor mówiła, co jest, moim zdaniem, w pewnym sensie jednak karykaturalne względem jakby tego, co, czego ja się starałem bronić. Mianowicie w taką postawę właśnie stuprocentowego immunizowania się na, wszel, na wszelkie no okoliczności przypadkowe, na to, co nas może spotkać. Tak. Przed tym się nigdy nie uchronimy. To też jest no niszczące. No niestety, no niestety tak jest, no, że cierpienie jest nieuchronnym elementem życia. No. Mamy jeszcze jutro rozmowę, teraz tą niestety musimy zakończyć, ale tak sobie pomyślałem, żeby może jutro przy lanym poniedziałku o losie może porozmawiać, o przypadku, przypadkowości, tak, o nieprzewidywalności losu. Co pani na to porozmawiamy o tym A jutro? to być dalszy jakby no tak. tego samego, prawda? Tak. Ta. No to jutro o tym porozmawiamy. Bardzo dziękuję. Profesor dziękuję. Zofia Rosińska, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego była moim i Państwa gościem. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński. To jest Niedziela Filozofów.